Temat dzisiejszy, właśnie jakość życia, czy dobre życie w polskich miastach. Znaczy, dlaczego ten temat w ogóle się pojawił? To przez ponad rok realizowaliśmy w polityce taki projekt Portrety Miast Polskich. Skoncentrowaliśmy się na metropoliach wtedy, opisaliśmy 13 polskich metropolii, ale zakończyliśmy ten projekt takim rankingiem. Chcieliśmy spojrzeć rankingiem jakości życia. Opracowaliśmy własną metodę, która łączyła analizę właśnie takich twardych czynników infrastrukturalnych, tym czym żyliśmy w ciągu ostatnich 25 lat. Połączyliśmy pomiar tych twardych wskaźników ze wskaźnikami miękkimi, między innymi wynikającymi z diagnozy społecznej pana profesora Czapińskiego. Tam, gdzie ludzie sami mówią o swoim poczuciu, jakim się żyje w mieście, którym zamieszkują. I ten ranking rozszerzyliśmy do 66 miast o statusie powiatu. No i to, co nas zaskoczyło, bardzo pozytywnie zresztą, chociaż na początku było troszkę z perspektywy, patrząc z Warszawy, niezrozumiałe, to, że w pierwszej dziesiątce znalazły się nie tylko metropolie, ale też mniejsze ośrodki, tak jak Ostrołęka, Leszno, no właśnie Ostrołęka i Leszno, i Kalisz, tak, to trzy miasta, były miasta wojewódzkie, no ale jednak no, o statusie znacznie mniejszym niż metropolitalny. No, przyzwykliśmy do tego, że taka mała, kameralna metropolia jak Rzeszów obecnie bardzo wysoko się plasuje w wielu rankingach, ale właśnie zaskoczył nas status tych mniejszych miast. I zaczęliśmy po prostu zwracać uwagę na tę kategorię. Ona potem się okazało, wybory chociażby samorządowe ostatniego roku potwierdziły, że właśnie coś się zmieniło. Znaczy zmieniło się nie tylko w sensie wymiany na wielu miastach na stanowiskach prezydenckich czy burmistrzowskich, ale powodem tej zmiany była właśnie zmiana oczekiwań mieszkańców, którzy coraz częściej jako postulaty polityczne wobec kandydatów zgłaszali postulaty związane właśnie z jakością życia, że już właśnie nie przekonuje ich tylko jakby właśnie to, co ilość betonu i kostki Bauma, prawda, zainwestowanej w przestrzeń miejską, ale też te inne poczucie dobrostanu, to, że nagle zaczęli mieszkańcy zwracać uwagę na długość ścieżek rowerowych, a niekoniecznie na długość dróg dla samochodów. To wszystko oznacza jakąś zmianę. No i dzisiaj chcieliśmy po prostu o tym porozmawiać, postarać się zrozumieć wspólnie z naukowcami, którzy tutaj są, i z praktykami, politykami, którzy programują rozwój swoich ośrodków, właśnie różnej wielkości, stąd tutaj ta pomyłka na początku. Mamy i takie miasto jak Dobre Miasto, prawda? Mamy Ciechanów, mamy też przedstawicieli metropolii, także i byłych miast wojewódzkich, więc pełen przekrój umożliwiający spojrzenie na ten problem. I chciałbym rozpocząć tę dyskusję. Polakom dzisiaj i co można powiedzieć no, na podstawie diagnozy społecznej, którą pan profesor prowadzi już od wielu lat, w związku z czym też ma spojrzenie w czasie, prawda? No, jakie są tendencje, co można powiedzieć o tym, co się stało i co się może stać. Bardzo proszę. Bardzo dużo wstępu, ja przybiegnę do szefa, żeby zająć Państwu 10 minut, ale właśnie W metropoliach polskich INSPE. To INSPE jest ważne, bo nie ma w Polsce jeszcze ani jednej metropolii zgodnie z przyjętymi w środowisku międzynarodowym kryteriami, co można uznać za metropolię, coś, co musi spełniać w dużej mierze sześć podstawowych funkcji. Po pierwsze powiem, jak wygląda przepływ ludności z terenów niemiejskich do miejskich i z miejskich do niemiejskich, i że na tym tle rysuje się pewien polski paradoks. W Polsce jest odwrotnie niż wszędzie indziej na świecie. Ale ten paradoks można próbować wyjaśnić. Jest pytanie, czy kiedykolwiek w Polsce będą obszary metropolitalne.
dlaczego wyludniają się polskie miasta, jakość życia w 7 obszarach metropolitalnych INSPE. Zwycięstwo kultury nad naturą. Otóż sporo badań zrobiono, ja tutaj przytaczam tylko kilka publikacji na temat preferencji w różnych zakątkach świata. Gdzie chciałbyś mieszkać, jaki widok preferujesz? Ogromna większość preferuje ten pierwszy, widok sawanny. Nic dziwnego, mamy to w genach. To był nasz pierwotny habitat, stamtąd się wywodzimy, tam przebiegała nasza ewolucja. I takie preferencje w nas pozostały, co widać choćby na tym przykładzie, że niemal 100% dzieci wybiera sawannę, a z wiekiem te preferencje się trochę zmieniają. Ale nawet u 90-letnich mieszkańców Nowego Jorku nie ma przewagi tych, którzy mówią, że woleliby ten drugi widok, czyli widok no właśnie takiej metropolii. No i zgodnie z tą kulturowo ukształtowaną preferencją, mimo że w genach mamy co innego, rzeczywiście jest tak, że nieustannie, od kiedy robi się takie pomiary, ludność miast rośnie, a ludność terenów niemiejskich spada. To jest dla całego świata z prognozą do 2050 roku. I tak jest właściwie na wszystkich kontynentach. No to jest świetlana mapa. Polska się słabo rysuje na tej mapie. No właśnie, a co z Polską? A w Polsce właśnie jest trend odwrotny. Szczyt proporcji mieszkańców miast do mieszkańców wsi był w roku 2000. Potem populacja miast w Polsce zaczęła spadać. Nie ma takiego kraju drugiego, w którym byłby tego typu trend. Ale ten paradoks polega na tym, nie na tym polega, że w tej ogromnej fali emigracji przeważają mieszkańcy miast i że w związku z tym spada odsetek mieszkańców miast, bo no, nawet byśmy przyjęli, że 2 miliony wyemigrowało, to by jeszcze nie spowodowało aż tak dużej zmiany tej proporcji. Ten paradoks wynika z faktu, że mieszkańcy miast pozostają mieszkańcami miast, choć administracyjnie przestają być mieszkańcami miast, bo się wyprowadzają pod miasta, pod te duże aglomeracje. Co oczywiście owocuje i dobrymi, i złymi skutkami, złymi w tym sensie, że władze publiczne są zmuszone do inwestowania na przykład w ciągi komunikacyjne, tak? W poszerzanie ulic, w ogóle budowanie tych dróg i tak dalej, i tak dalej. Ale to dowodzi z kolei, że w Polakach najsłabiej zaniknęła ta preferencja genetyczna. Oni się wyprowadzają z tych zabetonowanych dzielnic w stronę własnych ogródków, czyli chcą mieć, no jeśli już nie widok sawanny za oknem, to przynajmniej brzegu lasu z rozległym widokiem na jakieś łąki. No, ja już teraz nie będę mówił dlaczego, żaden ośrodek, żadna aglomeracja w Polsce nie spełnia wszystkich kryteriów metropolitalnych, bo to 10 minut to nie wystarczy, a chciałem tylko zwrócić uwagę, że ten trend, o którym powiedziałem, to wybywanie mieszkańców z aglomeracji na obrzeża aglomeracji, ja za chwilę pokażę, że tak się faktycznie dzieje, dotrzymuje tradycji polskiej, osadniczej. Mianowicie Polska obok Irlandii ma najwyższy indeks policentryzmu, czyli rozproszenia ludności po całym obszarze. Państwo widzicie to czerwone, to oznacza, że Polacy się rozłożyli na Polsce równomiernie. Że nie ma żadnych ogromnych strzelających w górę skupisk ludności. No właśnie, jak wyglądają te zmiany populacyjne? Jak Państwo widzicie, w zasadzie wszędzie jest tak, że zarówno w ostatnich 11 latach, jak i w perspektywie kolejnych 20 lat
zaludniać się będą podregiony tych potencjalnych metropolii polskich, a wyludniać się będzie większość, z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem Warszawy, tych centrów metropolii INSPE. Tylko Warszawa będzie dalej w tych granicach administracyjnych miasta dotychczasowych się zaludniać coraz bardziej. Wszędzie indziej będą spadki, z wyjątkiem podregionów. Innymi słowy, ludzie wychodzą z Nowego Jorku i jadą na wybrzeże atlantyckie. Tutaj widać przyrost naturalny, ja już o tego nie będę omawiał. Tutaj tu jest pokazane, z jakimi czynnikami skorelowane jest to wyludnianie się polskich miast. No, oczywiście z dochodem, najmniej się wyludniają te, gdzie jest największy dochód, ze stopniem skanalizowania tych miast, tam gdzie jest najmniej ubikacji w mieszkaniu, proszę, Łódź, tu bije rekord, tam jest największy trend ucieczki, tak? No tutaj jest korelacja z odsetkiem bardzo zadowolonych mieszkańców tych poszczególnych. Jeszcze do tego zadowolenia wrócę za chwilę. I tu jest ogólny wskaźnik jakości życia. No i tutaj znowu Łódź bije rekord, jest najniżej, więc mieszkańcy podejmują w pewnym sensie z punktu widzenia jakości życia słuszne decyzje. Miesięczne wynagrodzenie, dobrze. A tu jest powierzchnia mieszkania na osobę. Znowu Łódź jest na końcu. Najmniej metrów kwadratowych przypada na osobę. Dobrobyt materialny. Reaktor Bendyk wspomniał o ścieżkach rowerowych, za chwilę to pokażę. Dobrostan, no, różne wskaźniki. Nawet ludność w kinach. Liczba pojazdów w komunikacji publicznej. A tu najgorzej wypadają Katowice, a nie Łódź. A najlepiej wypada Warszawa, ale długość ścieżek, odbijają sobie Katowice na długości ścieżek. Jak nie ma autobusów, to są ścieżki rowerowe. Tu jest dobrostan psychiczny. Przyjmijmy, że Warszawa prawie spełnia kryterium, wszystkie sześć kryteriów obszaru metropolitalnego, więc potraktujmy Warszawę jako benchmark, jako punkt odniesienia. I tu jest pokazane procentowo, w jakim stopniu te inne potencjalne obszary metropolitalne w Polsce spełniają kryteria warszawskie. Znaczy, jak blisko są Warszawy. No, najbliżej jest region poznański, a dalej region trójmiejski w 65% przypomina Warszawę, a wrocławski, katowicki, no i Łódź w 10% przypomina Warszawę, a pod względem ludności, chociaż się wyludnia, no to w dalszym ciągu to jest trzecia aglomeracja, tak? Bo Kraków już prześcignął Warszawę, no ale ciągle jest na trzecim miejscu. I teraz, jeśli chodzi o stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania, czyli przynajmniej w odniesieniu do tych większych miast. Od kiedy robimy taki pomiar w diagnozie społecznej, to absolutnie przoduje Gdynia. Ale u nas też dosyć wysoko jest na przykład Toruń. Mieszkania w Toruniu, Toruńczycy też są zadowoleni. Tylko istotniejsze jest co innego i na to chciałem Państwu zwrócić uwagę. Wszystkie te miasta dosyć intensywnie inwestują w różne rzeczy, w infrastrukturę. No, Łódź teraz na potęgę, tam buduje drogi, no niemal drogi ekspresowe przez centrum miasta. Pojawiły się te budżety partycypacyjne i tak dalej, i tak dalej. Władze tych wszystkich miast, które biorą udział w tym naszym rankingu, no dokładają wszelkich starań, żeby rzeczywiście poprawić jakość życia mieszkańców, a odsetek zadowolonych spada. Wszędzie. Nawet w Gdyni. 49 do 40% bardzo zadowolonych Gdynian. Ale generalnie we wszystkich tych miastach. Między 2011 i 2013 w niektórych drastycznie spadł odsetek bardzo
zadowolonych. No to przypomina taki obecny ogólnopolski paradoks, tak? Władze mówią, jak to? Już tyle zainwestowaliśmy, produkt krajowy wzrósł, tak? Spadło bezrobocie. To czego wy chcecie? No, dlaczego jesteście sfrustrowani? Czego wy jeszcze oczekujecie od nas? No więc z tego wniosek, że to, na co stawiają władze, wszystko jedno, centralne czy lokalne, także władze miasta, zaczyna się rozmijać z tym, czego by oczekiwali mieszkańcy, czy Polacy w ogóle, tak? Że to, co robią, żeby przychylić nieba samorządowcy i rząd, troszkę trafia w próżnię. Znaczy nie całkiem idzie w parze z tym, czego od tych władz samorządowych czy władz centralnych oczekiwaliby ci lokalni czy ogólnopolscy mieszkańcy. No więc to poddaję pod rozwagę, bo to jest interesujący paradoks, dlatego że do 2011 rosło zadowolenie. Więc coś się musiało stać, albo w mentalności tych kolejnych pokoleń, tak, które dochodziły do głosu i także zaczynały brać udział w, choćby w tym naszym badaniu, w diagnozie społecznej, albo jakiś rodzaj ślepoty padł na te władze, tak, że w głowach mieszkańców właściwie niewiele się zmieniło, a władze sobie wymyśliły jakiś własny, niezbyt pasujący do życzeń tych, którzy te władze wybierają, scenariusz rozwoju zdarzeń. No w każdym razie to jest niezwykle interesujące zjawisko. Dziękuję bardzo. Ale kampania wyborcza miała bardzo burzliwy charakter, inny niż zakładano i wynik wcale nie był przesądzony, mimo że zwycięstwo miało być w pierwszej turze, zgodnie z pierwotnym planem właśnie. I się okazało, że jednak już mieszkańcy czegoś innego chcą. Tylko jedna ilustracja, jeżeli mówimy o metropoliach na razie, bo będziemy mówić o Wrocławiu, czyli jednej z tych metropolii, która tutaj była przez pana profesora wskazana, to jeżeli popatrzymy, jak się zmieniła struktura zatrudnienia i wykształcenia w takich miastach, no Kraków może, bo tam jest to dobrze policzone, znaczy we Wrocławiu pewno też, ale nie pamiętam liczb. Jeszcze 10 lat temu w sektorze gospodarki nazwanym usługami biznesowymi, tak, czyli te wszystkie centra księgowo-programistyczne i tak dalej, które zatrudniają ludzi po wyższych studiach, w tym sektorze 10 lat temu w Krakowie pracowało 2000 osób, w tej chwili 40 tysięcy. To jest największy sektor gospodarki. Co siódma osoba zatrudniona w Krakowie pracuje w zupełnie nowej przestrzeni, której kiedyś nie było. To jest więcej niż w Nowej Hucie pracowało w swoim czasie. Czyli to, co robotnicy z Nowej Huty zamienili się, można powiedzieć, w pracowników tych centrów, to jest zupełnie jednak inna warstwa, jeśli chodzi o właśnie poziom wykształcenia, aspiracji, oczekiwań i tak dalej. Natomiast ci, którzy rządzą tymi miastami, często rządzą nimi po kilkanaście lat i mam wrażenie, w niektórych miejscach przynajmniej, nie dostrzegli właśnie takiej chociażby zmiany, tej szybkiej przemiany, bardzo szybkiej struktury wewnętrznej, ale dokładnie to widać właśnie w badaniach diagnozy społecznej Wrocławia, która była realizowana w 2010-2014 roku, więc też już pozwala uchwycić pewną dynamikę, gdybyśmy mogli właśnie, czy można stawiać już hipotezy, co się dzieje z mieszkańcami miast, co się z nimi zmienia, czego oni chcą, jak, czy można w ogóle za nimi nadążyć. Dzień dobry raz jeszcze. Proszę Państwa, można oczywiście stawiać takie hipotezy, natomiast ja bym powiedział, że rzeczywistość empiryczna nie nadąża z prędkością w stosunku do narracji w sferze publicznej. Parę odniesień. Teraz prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz uruchomił seminarium poświęcone docelowo zbudowaniu nowej strategii Wrocławia, rozwoju Wrocławia 2030. Cechą charakterystyczną sytuacji władzy publicznej w miastach na prawie powiatu jest to, że rzeczywiście dostrzega zmianę, chociaż być może jeszcze jej nie rozumie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony prezydent Dudkiewicz zaprosił do prac nad strategią przedstawicieli ruchów miejskich, ale z drugiej strony w pierwszej odsłonie w programie, który dostaliśmy jako uczestnicy, był tam taki pasus, że oto Wrocław wydał
parę miliardów złotych na drogi i infrastrukturę, tak? Czyli z jednej strony stare myślenie i nowe myślenie. Ten przeskok paradygmatów odbija się na rozumieniu jakości życia w takich, powiem, trzech momentach. Z jednej strony jeszcze powiedzmy na początku lat 90. rządzić i rządzić dobrze miastem znaczyło po prostu dokonać gwałtownego rozwoju infrastruktury miasta. I w związku z tym dobrze to w takim ujęciu ekonometrycznym, że tak powiem, rymuje się z logiką władzy, bo wystarczyło posłużyć się takimi sloganami, że się wybudowało ileś tam ścieżek rowerowych, dróg, zwiększyło się liczbę miejsc w szpitalach, czy też sal kinowych. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale o co tutaj chodzi? Mieszkaniec był sprowadzony do roli petenta albo raczej wskaźnika statystycznego, tak? To ilość łóżek na ilość mieszkańców. Z drugiej strony oczywiście nastąpiła pewnego rodzaju zmiana w sposobie również myślenia i to jest takie charakterystyczne, posługując się takim stwierdzeniem Terry'ego Clarka, miasto maszyna rozrywki. Został włączony taki paradygmat, że oczywiście ważne są potrzeby mieszkańców, nie tylko tuziemców, ale również tych przyjezdnych. Natomiast warto inwestować wszędzie tam, gdzie możemy odcinać pewne kupony od satysfakcji i zadowolenia, które jest warunkowane pewnego rodzaju atrakcyjnością, ale to też się dobrze rymowało z czasami, które były inne, takie trochę globalne. I mniej więcej taką narrację mamy w tej chwili, natomiast to, co jest nowego, chociażby przez pryzmat ruchów miejskich sądząc, to taka trzecia perspektywa, którą ja z powodu patriotyzmu lokalnego bym nazwał socjokulturową, która polega na utworzeniu pewnej relacji, płaszczyzny komunikacji między władzą a mieszkańcami. Oczywiście, tu jest takie myślenie, że realizacja powiedzmy jakości życia zależy powiedzmy od siły grup interesu, ale pewnym aspektem tego jest reprezentacja tych grup interesów w takiej powiedzmy narracji, którą chociażby reprezentują ruski miejskie i one są sprawne w tej narracji, czego żywym dowodem jest fakt, że podstawowy postulat, czyli partycypacji, został kupiony, chociaż w sposób charakterystyczny przez władzę, dlatego że jest spór, czy partycypacja ma być, że tak powiem, obligatoryjna w sensie, powiedzmy, decyzji dla władzy, czy też ma przyjąć ledwie formę konsultacji. I chcę powiedzieć, że taka dyskusja publiczna teraz u nas we Wrocławiu się odbywa, między innymi między prezydentem Dutkiewiczem a przedstawicielami ruchów miejskich przy różnych okazjach, przede wszystkim prywatyzacji przestrzeni miejskiej. Tutaj jeszcze, jeśli ja będę za długo mówił, to proszę mnie, jeszcze jedna jest rzecz. Oczywiście ta świadomość refleksyjna, którą możemy tutaj obserwować, jest istotna i zmienia dyskusję o mieście i jakości życia w tym sensie, że jest krytyczna, że jest niezgodną na pewną wersję przestrzeni chociażby publicznej miasta, czy też ogólnie rozumianą miejskość. Natomiast co mówią w tym kontekście wyniki badań? One są nieco zaskakujące. Myśmy mieli tam takie pytanie wskaźnikowe o poczucie wpływu na poczynania władz, robione w takiej skali powiedzmy 10-punktowej. Wyniki średnie, które oscylowały wokół 7 punktów, mocno nas zaskoczyły, ale też odkryliśmy mniej więcej taką zależność, że im więcej jest inwestycji w przestrzeni miejskiej, zorganizowanej na przykład wokół osiedli, tym wzrasta to poczucie wpływu na to, co robi władza, czyli akceptacja tego, co robi władza. To jest jedna myśl, czyli generalnie ta aktywność jest postrzegana. Druga rzecz, która jest istotna. Jeśli pytaliśmy o to, jakie są problemy do załatwienia w twoim miejscu zamieszkania, to oprócz charakteru odpowiedzi, gdzie znowu infrastruktura była na pierwszym miejscu, ta ogólna, ale również ta związana na przykład z przestrzenią międzyblokową, to istotne jednak jest to, że respondenci raczej się wypowiadali powiedzmy w typie narracji władzy. Tam nie było takiego stopnia uświadomienia potrzeb, która by była przesączona czy też nasączona taką kontekstowością. Innymi słowy, mieszkańcy w tym, co ich boli, używali często takich pojęć ogólnodostępnych. I to jest też charakterystyczne.
Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że pewne sfery czy też obszary jakości życia nie są problematyczne. One w takich pomiarach wskaźnikowych uzyskują wyniki co najmniej dobre. Minus na przykład widzenie pomocy społecznej, rola pomocy społecznej. Natomiast ogólnie można powiedzieć tak, że wyniki wskazują raczej na to, że się lepiej rymują z tą taką narracją władzy niż póki co jeszcze z narracją ruchów miejskich. I ja bym w związku z tym postawił dwie kwestie. Po pierwsze, za słowami profesora Raciborskiego, on postawił w takiej książce Obywatelstwo takie pytanie, czego chce lud. To jest raz i warto się temu przyglądać, ale niekoniecznie to, czego chce lud, co wynika z badań empirycznych, jest łatwo przekładalne chociażby na akcję miejską, bo to jest często kontrfaktyczne. I druga sprawa, czego boi się władza. To znaczy ewidentnie jest tak, że bada się czegoś boi, dlatego że zmienia narrację. Natomiast wydaje mi się, że w tym strachu jest, powiedzmy, taka wyraźna tendencja do tego, żeby się okopywać i przyjmować strategię agresywno-obronną. Ja powiem tak jeszcze na koniec, że oczywiście żyjemy w ciekawych czasach i te czasy są ciekawe i dla mieszkańców, i dla władzy, bo wszyscy musimy się czegoś nauczyć, ale poczucie i świadomość zmiany jest ewidentna. Dziękuję serdecznie. To mamy już kolejny punkt. To w takim razie o pytanie, czego chce lud, to do ja. Jedna rzecz na pewno się zmieniła, o której pan profesor mówił. Spadło poczucie zadowolenia z miasta i troszeczkę się osłabiła się akceptacja prezydenta jako instytucji, natomiast mocno skoczyła rola mediów lokalnych, taka akceptacja. Natomiast myśmy jeszcze badali, chociażby tam wiele jest wątków, badaliśmy chociażby uczestnictwo mieszkańców w miejskiej agorze, ale w tej wirtualnej. I to, co nas na przykład zaskoczyło, to, że oczywiście jesteśmy wszystko żercami, to znaczy internet jest dobrym medium, natomiast nie było takich wysokich wskaźników, które by pokazywały na kontekstowość poszukiwanej informacji związanej z miejscem zamieszkania. I po drugie, było bardzo mało wskazań na, powiedzmy, osoby, które są znane w internecie i które są opiniotwórcze dla spraw miasta, natomiast mocno się działa lokalna telewizja jako medium opiniotwórcze. Dziękuję bardzo. To ciekawe spostrzeżenie. Wydawało się, że... Wydaje mi się, że trzeba jeszcze poczekać, prawda? Natomiast to, co się dzieje, to jest ewidentnie takie, bo to jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, no żyjemy w takich czasach, że narracja w sferze publicznej się zmieniła. Na początku lat 90. posługiwaliśmy się takimi określeniami, które już teraz wypadliśmy nawet z pamięci. Kto mówi o społeczeństwie obywatelskim, pluralizacji, w zasadzie budowanie wolnego rynku i społeczeństwa obywatelskiego to jest coś, co już jest, powiedzmy, zapoznane. Chcę również powiedzieć, że pewne narracje naukowe tracą powoli rację bytu. W tym sensie, nie przymierzając, dyskusja o rodzącej się klasie średniej jest socjologicznie zjawiskiem coraz bardziej pustym. Podobnie jak zresztą dyskusja profesora Jałowieckiego, czy Warszawa zasługuje już na miano w sensie takim społecznym klasy metropolitalnej. To troszeczkę się po prostu zmienia, niezależnie od tego, że potem narracja władzy też jest taka, że chętnie kupuje takie kalki naukowe, jak na przykład klasa kreatywna, tak, na swój sposób, ale to jest zupełnie inna dyskusja. Dziękuję bardzo. Więc pytanie teraz, czego chce lud, do Joanny Erbel, bo ty startowałaś, no właśnie, zresztą musiałaś się zmierzyć w trakcie kampanii z zarzutami, że twój program to jest program 30-letnich hipsterów, a nie mieszkańców Warszawy, prawda? I jak argumentowałaś, jak tworzyłaś swój program i jak przekonywałaś, że to jednak jest program, program dobrego życia w takim mieście jak Warszawa. Musisz wcisnąć. Nie wcisnąłem do końca? Wcisnąłem już.
Faktycznie działa? Działa. Faktycznie były takie zarzuty, że mój program to jest program nierealistyczny, absurdalny, nie dla tak dużego miasta, bo to był taki program nastawiony przede wszystkim na wysoką jakość życia, z odwróceniem perspektywy, że na początku byli mieszkańcy i mieszkanki, a dopiero potem jest władza jako ci ludzie, którzy mają działać każdego dnia, żeby nasze życie jako osób mieszkających w mieście było lepsze. To miasto rozwijające się w sposób zrównoważony, gdzie mamy taką dobrą hierarchię transportową, czyli nie jest tak, że 70% każdej ulicy zajmują samochody, które parkują i na chodnikach, i są na trzech pasach jezdni. To jest miasto dostępne dla wszystkich, w tym dla osób z ograniczoną mobilnością, zwłaszcza, że każdy z nas w pewnym momencie ma ograniczoną mobilność. Wystarczy wziąć większą walizkę albo skręcić kostkę, żeby już się napotykać na bariery. I faktycznie tych zarzutów było bardzo dużo, ale mój program nie był programem nierealistycznym, biorąc pod uwagę, że obecna władza przejęła tak, podejrzewam, 70-80% tych postulatów. Bardzo zmienił się podczas tych wyborów dyskurs. Co więcej, teraz czeka na uchwalenie taki dokument, na który bardzo czekamy jako ruchy miejskie. On się nazywa Krajowa Polityka Miejska. I to jest właśnie dokument, który mówi o właśnie dobrym życiu, zrównoważonym rozwoju, priorytecie transportu. I który w pewnym sensie pokazuje, jak fałszywy jest ten wybór, który pan profesor pokazał na pierwszym slajdzie, bo my przez bardzo wiele lat byliśmy traktowani, jakbyśmy mieli tylko te dwa wybory, tak? Albo mieszkacie na wsi, na sawannie, w lesie, albo mieszkacie w prawdziwej metropolii. Prawdziwa metropolia to był ten granit, to były te wysokie budynki, to były estakady. To, co teraz się dzieje, i to jest właśnie, pojawia się właśnie narracja o dobrym życiu, o mieście, które jest w pewnym sensie mieszanką, gdzie skalą, którą, znaczy tym, o co walczymy, nie jest rozwój metropolitalny, nie są większe wskaźniki inwestycyjne, nie są coraz wyższe ceny gruntów, żeby coraz drożej je sprzedać zachodnim korporacjom. Coraz wyższe domy, tylko jest taka walka o dwie rzeczy. Pierwsza jest o komfort życia codziennego, czyli żeby mieć bliżej do pracy, bliżej do domu, szkoły, do przedszkola, jak ktoś ma dzieci, żeby było więcej zieleni wokół domu, żeby nie trzeba było wyjeżdżać na wakacje, żeby nie być przymuszonej do takiej sytuacji, że harujemy przez tydzień, potem na weekend się wyjeżdża z tego miasta, bo to miasto jest nie do życia, bo nie ma gdzie z nim spędzać czasu. Tu jest jeszcze jedna kwestia na temat tego, co się zmieniło po 2010 roku. Po 2010 roku pojawiły się te wszystkie inicjatywy miejskie, które tam część siebie nazywa ruchami miejskimi, tak trochę na wyrost. Tak jak mamy metropolię na wyrost, tak samo mamy ruchy miejskie na wyrost. I to, co się pojawiło, to jest to, że my nie chcemy, żeby były podejmowane tylko dobre decyzje, tylko żeby decyzje były podejmowane wspólnie. Na tym etapie, w momencie, kiedy nie ma tego dialogu społecznego i nawet jeżeli są podejmowane jakieś inwestycje, które są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, są zgodne z oczekiwaniami ruchów społecznych, to budzi niepokój, że to, co jest stawką, to jest możliwość wpływu, możliwość zaangażowania się, możliwość współtworzenia swojej przestrzeni. I to jest taki czynnik, który jest do tej pory niedoceniany, jeżeli bada się oceniać na przykład jakość życia w miastach. Znaczy, to nie jest coś, co jest decydujące. Znaczy, to jest jakaś tam zmienna, którą tam się bada, której się przygląda, ale to nie jest coś, co sprawia, że nie traktuje się tego jako coś, co sprawia, że ludzie chcą w danym mieście zostać, że są zadowoleni, że nie chcą emigrować. Bo teraz miasta są to, co bardzo widać w ciągu ostatnich kilku lat. Ja pamiętam, jak ja zaczynałam zajmować się miastem, to był rok 2007. W Warszawie to był rok o tyle ciekawy, że i wtedy był ogromny protest pielęgniarek w Białym Miasteczku i wtedy powstał dotleniacz, był taki projekt Joanny Rajkowskiej, która wsadziła wstawik pośrodku po prostu kompletnie pustego placu. I nagle okazało się, że to miasto jest w procesie i ten proces jest bardzo szybki. I z roku na rok po prostu przyspieszenie, jeżeli chodzi też o długość właśnie tych ścieżek rowerowych, które tu się co chwilę pojawiają, liczby osób, które pytają władze samorządowe, dlaczego jesteśmy rządzeni w ten sposób, gdzie jest miejsce dla nas. Pojawiły się budżety partycypacyjne, tak, które są innym rodzajem inwestycji, innym rodzajem sprawowania władzy niż budowanie estakad. Nagle pojawił się pewien antagonizm i to, co robią teraz władze samorządowe, to próbują się połapać w ogóle, czego to społeczeństwo chce. Bo na przykład Warszawa jest chyba najlepszym tego przykładem, bo my z jednej strony
mieliśmy, można powiedzieć, 2 lata kampanii samorządowej, bo najpierw było referendum odwoławcze, potem to przyspieszyło znowu przed wyborami samorządowymi i władze samorządowe cały czas oscylowały między tymi takimi 2 biegunami, czyli jeden wielkie inwestycje, a drugi coraz więcej narzędzi partycypacyjnych, tylko w pewnym momencie okazało się, że jest to sprzeczne. Że ludzie zaczęli liczyć i wiedzą, że te duże inwestycje po pierwsze im nie służą, po drugie są potwornie drogie, po trzecie nie są te inwestycje w coś, co jest im potrzebne do życia codziennego, czyli na przykład w szkoły, w żłobka, w żłobki, w przestrzenie, w których ludzie mogliby spędzać wolny czas, centra aktywności lokalnej albo innego rodzaju domy kultury, tylko to są wielkie inwestycje drogowe, które służą naprawdę nie im, ale w pompowywaniu ruchu po to, żeby im tak naprawdę było w tych miastach gorzej. I teraz jest wielkie wyzwanie, bo nie tylko Wrocław będzie przygotowywał strategię, Warszawa też będzie przygotowywała nową strategię. Słupsk teraz szykuje się do przygotowywania nowej strategii rozwoju miasta i chyba jest jedynym miastem, które ma za zapleczem radę, która się nazywa do spraw zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji. I tak, i jutro na pewno Robert Biedroń będzie o tym opowiadał, ale tak jak ja na to patrzę jako osoba, która nie tylko jest socjolożką, ale też jakoś aktywnie działam na rzecz zmiany tego dyskursu o mieście, wydaje mi się, że właśnie ta dobra jakość życia w mieście i takie poczucie spokoju, szczęśliwości i bezpieczeństwa jest czymś, co będzie teraz stawką. Tak, to już nie będą wskaźniki inwestycyjne. Wskaźniki inwestycyjne to jest coś, co coraz częściej budzi niepokój. Że pojawi się duży kapitał, znów będą spekulacje. W Warszawie jeszcze mamy dodatkowo kwestię reprywatyzacji, więc jest jakiś taki drugi obieg roszczeń, które sprawia, że jest coraz mniej też mieszkań komunalnych, zagrożone są budynki użyteczności publicznej. Więc to, co wcześniej było wskaźnikiem takiego sukcesu, teraz staje się czymś, co świadczy o tym, że miasto jest źle zarządzone, bo miasto jest rządzone w sposób autorytarny i nieprzyjazny swoim mieszkankom i mieszkańcom. Dzięki wielkie. To mamy już teraz perspektywę też tak jakby drugiej, społecznej strony. Teraz zmieńmy perspektywę w sensie skali, o której mówimy. Na razie tkwiliśmy przy metropoliach, na ile te problemy nie są właśnie tylko problemami metropolii. Chciałbym poprosić o wypowiedź pana prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, to już tego, który no jest symbolem tej już nowej energii i gdzie jakby odkodowanie tej nowej energii zamienił no na pomysł polityczny i dzięki któremu zdobył władzę w Ciechanowie. Właśnie jak ta kategoria jakości życia, czy ona była istotna właśnie w takim mieście i w trakcie kampanii? Czy to właśnie już też pana sukces polegał na odwołaniu się do tych nowych idei, o których tu mówimy. Dzień dobry Państwu. Może na początek taka refleksja, bo te debaty, te seminaria odbywają się pod hasłem 25 lat samorządności. Tak się składa, że ja od tego samorządu jestem starszy zaledwie o 2 lata. Mimo tego, że od pół roku jestem samorządowcem, to mogę powiedzieć, że samorząd to całe moje życie. I jeśli jest pytanie o jakość życia w samorządzie miejskim, w takim mieście jak Ciechanów, które ma prawie 45 tysięcy mieszkańców, to chcę powiedzieć, że na tą jakość życia wpływa też ogólnie przyjęty system funkcjonowania państwa. Im dalej posunięta decentralizacja władzy, tym lepsza jakość życia mieszkańców w Polsce lokalnej. Im mniej władzy w Warszawie, tym lepiej żyje się mieszkańcom Ciechanowa. Dlaczego? Ja mam też takie osobiste doświadczenie ponad 3 lat funkcjonowania właśnie w tej polityce warszawskiej. Teraz funkcjonuję w polityce miejskiej. I bez wątpienia te pieniądze na poziomie samorządu są dużo lepiej, rozsądniej, mądrzej wydawane na poziomie samorządu niż na poziomie władz centralnych. Dlatego też w dużej mierze na możliwości kształtowania takich postaw obywatelskich, partycypacji mieszkańców, realizacji postulatów ruchów miejskich, w dużej mierze na to wszystko mają wpływ możliwości samorządu lokalnego, możliwości finansowe, bo z perspektywy prezydenta, burmistrza,
zawsze ta infrastruktura drogowa, te duże projekty inwestycyjne opiewające na kilkadziesiąt milionów złotych jest wygodniej realizować niż drobne rzeczy na osiedlach, co jest tak naprawdę ogromnym postulatem i czymś, co jest bardzo często kierowane ze strony mieszkańców. Z drugiej strony nie mówiłbym tylko w ten sposób, że ta infrastruktura wielka, drogi są dziś wkładane jako coś negatywnego, ponieważ te oczekiwania mieszkańców są bardzo różne i nie można ich wszystkich wkładać do jednego uniwersalnego worka. Trzeba podzielić grupy mieszkańców na kilka grup, na kilka kategorii grup, ponieważ jeśli mamy osobę, która dobrze zarabia, ma pracę, która satysfakcjonuje tą osobę, to wówczas te oczekiwania tej osoby są zupełnie inne niż kogoś, kto słabo zarabia bądź tej pracy nie ma w ogóle, a utrzymuje się z zasiłków, które są przekazywane przez miasto czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I taka osoba, która ma dobrze płatną, satysfakcjonującą pracę, będzie oczekiwała oferty w zakresie sportu, kultury, rekreacji, wypoczynku, będzie oczekiwała infrastruktury dotyczącej w zakresie ścieżek rowerowych i tym podobne. Natomiast osoba, która jest słabiej zarabia, bądź tej pracy nie ma w ogóle, korzysta z pomocy społecznej, ma tą kategorię oczekiwań zupełnie odmienną. Więc dziś tak naprawdę trudno jest ze strony władz miast zadeklarować taki program, który dotarłby do wszystkich, do całej tej grupy. Na tą jakość życia ma też wpływ docenienie samych mieszkańców, bezpośrednia komunikacja władz miasta z mieszkańcami, dotarcie do nich. Patrząc na mój przykład, jeśli pan redaktor posłużył się tutaj jako takim sposobem, mówieniem o zmianie, która przekonała mieszkańców, to właśnie w dużej mierze komunikacja z mieszkańcami, bezpośrednie dotarcie, rozmowy były, mam wrażenie, w moim przypadku takim punktem, elementem decydującym. Poprzedni prezydent miasta był prezydentem przez 12 lat i odbiór jego osoby był negatywny właśnie ze względu na zamknięcie się przed mieszkańcami. Gabinet był tak zamknięty, że nawet urzędnicy, którzy dzisiaj do mnie przychodzą do gabinetu, których proszę, mówili, że pracują tam 12-15 lat i pierwszy raz są w gabinecie prezydenta. Więc podobnie z mieszkańcami. Wczoraj przyjąłem 22 interesantów, 22 mieszkańców. A te problemy, które pojawiają się wśród mieszkańców, no, można w przypadku Ciechanowa powiedzieć, że to są dwie kategorie problemów. Praca i mieszkania komunalne. Więc tak naprawdę te oczekiwania w stosunku do władzy są bardzo różne określonych grup społecznych, które funkcjonują w mieście. I trudno jest na pewno ze strony władz miasta w taki sposób ukształtować działania, ażeby one odpowiadały wszystkim. Aczkolwiek zgodzę się z jednym, że te małe, drobne projekty, nie wielomilionowe, a raczej sięgające kwot kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy, są obecnie z perspektywy mieszkańców dużo bardziej doceniane i chętniej przyjmowane. Być może dlatego, że ten postęp, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, już jest bardzo duży i tutaj tak naprawdę te
oczekiwania wygasają w jakiś sposób, bo ta infrastruktura i tak już jest na wysokim poziomie. Stąd też inne potrzeby, potrzeby innych kategorii. Panie prezydencie, panie prezydencie, tutaj Joanna wspomniała o tym oczekiwaniu, przynajmniej widocznym w większych ośrodkach, jak Warszawa, oczekiwanie mieszkańców na nie tylko komunikację z władzą, ale w ogóle współuczestnictwo w tworzeniu rozwiązań. Czy podobne odczuwa pan ciśnienie u siebie? Jeżeli tak, to w jaki sposób pan tę energię jakby zamienia na konkretne, nie wiem, techniki już, prawda, sprawowania władzy? Kilka tygodni temu formalnie został w Ciechanowie przyjęty budżet obywatelski. Teraz będą zgłaszane projekty przez mieszkańców. Dwa miesiące na to mamy, i czerwiec, i lipiec, więc to jest takie narzędzie, które już w wielu miastach od dawna funkcjonuje. W Ciechanowie będziemy to dopiero tak naprawdę próbować i uczyć mieszkańców korzystania z tej inicjatywy. Na najbliższej sesji Rady Miasta przedstawię projekt, który będzie rozszerzał inicjatywę uchwałodawczą na mieszkańców i myślę, że to też jest jakiś proces włączający mieszkańców w decyzje, bo grupa mieszkańców będzie mogła w każdej sprawie, która dotyczy kompetencji działań miejskiej gminy, zgłosić swoją inicjatywę uchwałodawczą, więc to jest na pewno jakiś element, który może przyczynić się do włączenia. Ja rzeczywiście widzę potrzebę uczestnictwa ludzi w sprawach miasta. Dla przykładu podam moje spotkania w lutym tego roku z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Zorganizowałem 12 takich spotkań. To było związane z tym, że wolne środki pojawiły się w budżecie miasta na 2015 rok, które pozostały z roku poprzedniego. To była kwota ponad 5 milionów złotych. No i jak zagospodarować te środki? Najlepszym sposobem według mnie był kontakt z mieszkańcami, zapytanie ich na spotkaniach osiedlowych, na co te środki przeznaczyć. I też tego rodzaju 12 spotkań się odbyło i ku mojemu zdumieniu, ale też zdumieniu lokalnych mediów, na każdym z tych spotkań były setki mieszkańców. W ciągu 2 tygodni, bo to spotkania miałem codziennie przez 2 tygodnie, na 45-tysięcznym mieście spotkało się ze mną na tych spotkaniach prawie 3000 mieszkańców. Więc potencjał naprawdę ogromny. I te wszystkie działania, które zostały tam podkreślone, że warto dane inicjatywy przeprowadzić, potem zostały na kolejnej marcowej sesji Rady Miasta wprowadzone do budżetu jako zadania inwestycyjne. Więc chęć mieszkańców uczestnictwa i współdecydowania jest na pewno ogromna. Dziękuję serdecznie. To w takim razie przenieśmy się teraz do Dobrego Miasta. Wybór nie tylko ze względu na nazwę, żeby mówić o dobrym w życiu, w dobrym mieście, a też raczej pytanie jest właśnie, jak w jeszcze mniejszym ośrodku można projektować dobre życie. Wiem, z tego co wiem, Dobre Miasto należy do takiej sieci Citaslow, prawda? To jest jakiś pomysł, ale proszę powiedzieć, jaki ma pan pomysł na to, żeby ludzie nie wyjeżdżali? No, w takim stereotypie wielkomiejskim, no to jest pytanie, po co ludzie mają chcieć mieszkać w małych ośrodkach, gdzie wydaje się, że wszystko co najciekawsze jest właśnie, no chociażby już w Olsztynie, prawda, znacznie większym, oferującym więcej atrakcji. Co zatrzymuje ludzi w takim mieście jak Dobre Miasto? Tak, proszę państwa, reprezentuję Dobre Miasto i faktycznie chyba nie tylko z nazwy, bo źle by to brzmiało, gdybym powiedział, że to tylko nazwa. Natomiast jeżeli państwo pozwolicie, to nawiążę jednak do tych wystąpień tu wcześniejszych. Dobre Miasto jako typowo małe miasteczko, 11-tysięczne, jest odbiorcą, czy też jest uczestniczy bardzo, chcąc nie chcąc nawet, bardzo mocno w tych trendach, w tych zjawiskach, które się odbywają, o których pan profesor również mówił. Dlatego, że ludzie uciekający, ja bym tak popularnie mówił, uciekający z dużych miast, właśnie trafiają do miast małych, właśnie trafiają do takiego miasta jak Dobre Miasto, a więc pośrednio odpowiedziałbym na pytanie, z Dobrego Miasta raczej nie wyjeżdżają do Olsztyna. Wyjeżdżają do Olsztyna wtedy, kiedy znajdą tam bardzo dobrą pracę, wtedy, kiedy są młodzi, łatwiej im tam jest to mieszkanie, bo niestety te priorytety i pomoc w zdobyciu mieszkania dotyczy przecież głównie dużych miast.
w znikomym stopniu małych miasteczek. Nie mówię tu oczywiście o emigracji, nie mówię tu o wyjeździe za granicę, ale mówię tylko o tych zjawiskach. W jaki sposób my się do tego przygotowujemy? Na tym etapie, na jakim jesteśmy, staramy się to wykorzystać. Ja zaryzykuję nawet takie stwierdzenie, że to, co mamy do zaoferowania mieszkańcom dużego miasta, przyjmijmy, że Olsztyn jest bardzo dużym miastem. Dla was, tak? No tak, w pewnym sensie tak. To, co mamy, czyli cisza, spokój, kontakt z naturą, już to jest pewnym elementem i my możemy tak jako towar prawie sprzedawać. Oczywiste jest, że chcemy to uzupełnić rekreacją, sportem. Te ścieżki rowerowe, które tu są pewnym symbolem takim, tak ja to odbieram, one nie są symbolem, one są autentycznym oczekiwaniem, dlatego że Dobre Miasto to jest również gmina. Nie wspomniałem, że jeszcze to są wioski, które wchodzą w skład całej gminy, gdzie ludzie nie mówią już o kanalizacji, nie mówią o wodzie, dlatego że nawet jeżeli kanalizacji nie ma, to można budować oczyszczalnie przydomowe, nawet to mieszkańcom wsi dużo bardziej się opłaca, ale mówią właśnie o ścieżce rowerowej. Proszę Państwa, takie ciekawe zjawisko, jeszcze parę lat temu mówili, chodnik jest nam potrzebny, już nie używają określenia chodnik, tylko mówią właśnie, to jest ścieżka rowerowa, to jest takie ciekawe. Dlaczego też powiedziałem, że uzupełniamy to o, albo dlaczego też powiedziałem, że uzupełniamy i na tym etapie jesteśmy zadowoleni z tego ruchu, uzupełniamy to o rekreację, o te ścieżki, o inne rzeczy? Ponieważ odnoszę wrażenie, że w pewnym momencie, w momencie, kiedy mieszkańców tych napływowych, tak brzydko nazwę, będzie zbyt dużo w stosunku do ludności rodzimej, rozwój takiego małego miasteczka może być wbrew pozorom zahamowany. Dlatego, że wtedy takie miasteczko czy gmina staje się sypialnią tylko dużego ośrodka, gdzie mieszkańcy przyjeżdżają, i wielokrotnie miałem już do czynienia z takim zjawiskiem, gdzie mieszkańcy przyjeżdżają po to, żeby przenocować, ewentualnie gryla zrobić i, o paradoks taki, i nie dopuścić do tego, żeby coś więcej działo się, a zwłaszcza, żeby następował rozwój gospodarczy takiego miasteczka. I tu jest to pewne niebezpieczeństwo, przed którym no, staramy się wystrzegać, ale na razie nam jeszcze to nie grozi. Na razie jeszcze mieszkańców Dobrego Miasta, tych rodzimych mieszkańców jest znacznie więcej. Jest jeszcze drugi element, bardzo z kolei taki, no bardzo złe słowo, cofam, negatywny jednak. Mówię tu o nielicznej grupie, ale bardzo kosztownej, może takiego określenia użyję, mieszkańców, którzy z Olsztyna, z innych dużych miast przyjeżdżają do małej gminy, wykupują gdzieś siedlisko w głębi lasu, oddalone na przykład o 10-15 kilometrów od... Domagają się drogi. Tak, i domagają się... Panie profesorze, w pierwszym roku jeszcze nie, ale pierwsza zima, jak przeżyją pierwszą zimę, tak, wtedy okazuje się, że tak. No, dzieci do szkoły to burmistrzu to byś dowiózł, wodociąg i kanalizację to byś wybudował, a w ogóle to droga by się przydała, bo jej tu nie ma. No i wtedy się zaczyna problem. Oczywiste jest, że możemy to regulować planami. Nie da się całej gminy tak planami pokryć, żeby to wyeliminować. I to jest na pewno uciążliwość, ale staramy się też to w jakiś sposób rozwiązać. Tak, należymy do Czytaslow i o tym parę słów może też powiem, bo wychodzimy właśnie z założenia, że małe miasteczko może też coś zaoferować. Może właśnie zaoferować to, co już wspomniałem, tą ciszę, spokój, ten taki powolny tryb życia, ale nie mylić proszę z lenistwem, czyli coś, do czego ludzie jednak uciekają. Z dużego miasta uciekają od tego zgiełku, od hałasu, od tego pośpiechu wiecznego. I jeżeli trafią do takiego miejsca, gdzie nie tylko mają pod ręką te podstawowe, nie chcę mówić, że elementarne, ale takie podstawowe rzeczy ważne dla jakości życia, ale mają dodatkowo jeszcze coś, tak zwaną wartość dodaną, bo okazuje się, że w takim dobrym mieście jest małe kino. No, całkiem dobre, bo okazuje się, że jest basen. I w tym miejscu zawsze zębami zgrzytam, bo jeszcze nie tak dawno to już ucichło, ale była taka totalna krytyka ze strony polityków i mediów również też, że gminy wykorzystują źle pieniądze, bo budują baseny. Przepraszam, to jest też jakość życia. Dlaczego ktoś zabrania mieszkańcom Dobrego Miasta korzystania z basenu? Mało tego. Ja uważam, że właśnie duże miasta, jeżeli mamy mówić o wpływie tych dużych miast na rozwój gmin ościennych, powinny tak plany, albo powinniśmy razem tak plany układać, żeby być może akwaparki, może inne duże nawet ośrodki były lokalizowane gdzieś w otoczeniu tych dużych miast, żeby też w pewnym sensie wyciągnąć, dać możliwość tego oddechu mieszkańcom dużego miasta na obrzeżach, gdzieś w gminie sąsiedniej.
Ale tak nawiasem mówiąc, nie jest prawdą, że do basenów tyle się dopłaca, bo my przez 5 lat nie dopłacaliśmy nic, dlatego że byliśmy no, prawie pustynią, jeżeli na pustyni ten basen był. Teraz konkurencja już jest i dopłacamy 300 tysięcy rocznie. Proszę Państwa, czy to jest dużo, jeżeli Orlik, utrzymanie Orlika kosztuje 100 tysięcy? No ale to tak na marginesie. Co nam daje uczestnictwo w tej sieci międzynarodowej miast Cheetah Slough? Poza oczywiście pewną nobilitacją, bo należymy do tej sieci międzynarodowej, jak powiedziałem, gdzie w tej chwili chyba no, zaledwie około 200 miast należy. Jeżeli dobrze sobie przypominam, tu mogę się mylić, ale chyba nie, a więc jest to pewna taka grupa wybranych miast. Jednak przynależność też do tej sieci to nie tylko ta nobilitacja, to też pewne obowiązki, które zmuszają nas do tego, żebyśmy inaczej patrzyli na pewne rzeczy. Poczynając właśnie od innego spojrzenia, i to może wydać się dziwne, na ochronę środowiska, na sprawy kultury, na sprawy nawet narodowościowe, dlatego że tam pewne procedury obowiązują, musimy dokonywać nawet samooceny, to również na rzeczy nieraz wydawałoby się bardzo oczywiste, albo inaczej, powiem o nieoczywistej, bo przyznaję się, że w pewnym sensie też mi się oczy otworzyły, że jest coś takiego jak zanieczyszczenie środowiska światłem. O tym coraz częściej się teraz mówi, ale w momencie, kiedy przystępowaliśmy do tej sieci, była to dla nas rzecz taka nowa, całkiem nowa. Jak to? Światło zanieczyszcza środowisko. Tak, zanieczyszcza, teraz już wiemy, o co chodzi. To są te właśnie takie elementy, o których wspomniałem, te pozytywne, minusów żadnych nie widzę. Utrzymywanie, wspieranie, kultywowanie tradycji, te wszystkie historie, które wiążą się właśnie z moim miasteczkiem, jak najbardziej są zapisane. Nie chcę mówić o tym, że są również i pewne korzyści finansowe, ale to popatrzę na pana marszałka, bo to też dzięki temu, że zarząd województwa bardzo fajnie podchodzi do tych spraw i również i tego typu są. Jeżeli jeszcze pozwolicie państwo, to parę słów chcę powiedzieć na temat poruszany tu wcześniej, mianowicie na temat tych więzi z mieszkańcami, na temat konsultacji, budżetów partycypacyjnych. Dialog społeczny, proszę państwa, nie wyobrażam sobie w tej chwili, żeby wójt, burmistrz, prezydent, przepraszam, że aż tak mówię o prezydencie, żeby bez tego dialogu społecznego mógł się utrzymać. No czemu nie, no, ale jestem tylko burmistrzem. Proszę państwa, to nie jest dobre, co ja w tej chwili powiem i mówię to otwartym tekstem. Niestety, każda kampania u nas, na każdym szczeblu, polega głównie na tym, że krytykuje się tego poprzednika, że wytyka mu się właśnie inwestycje, że nietrafione inwestycje, że niepotrzebne, że złe. Proszę państwa, czy można coś takiego powiedzieć, jeżeli w typowaniu tych inwestycji, w podejmowaniu decyzji o tych inwestycjach biorą udział mieszkańcy? Znajdzie się wtedy taki odważny, który powie, mieszkańcu, ty źle wybrałeś. No chyba się nie znajdzie. I może w ten sposób zmusimy wtedy też, świadomie tego słowa używam, do dyskusji innego typu, do dyskusji na programy. Nie wymagają tego, a innym to przeszkadza, no to jest tak jak mówił... Nie. Tak jak mówił pan. Lub interesu. No. Znaczy zróżnicowane są te interesy, ja mam pytanie. Nie, a to jest trudne. Może jakbyśmy mogli dać panu burmistrzowi dokończyć. To już kończę, tak jest, to już kończę. Panie profesorze, sztuka polega na tym, żeby nawet inwestycje niechcianą mówię trochę tak w przenośni, bo niestety burmistrz, prezydent musi myśleć perspektywicznie. To nie jest sprawa tylko chodnika, który jest w tej chwili potrzebny, to jest być może sprawa uzbrojenia terenów, które zaowocują za lat 5 i do tego trzeba przekonać mieszkańców, trzeba im powiedzieć, że to będzie procentowało. No i teraz zażartuję, no bo tu nie chodzi o żadne oszustwo. Trzeba tak ten problem mieszkańcom przedstawić, żeby oni to przyjęli za swój, no, żeby tę inwestycję przyjęli jako swoją. To jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że chyba jest możliwe, jeżeli powiem państwu, że 25 lat jestem burmistrzem, przepraszam, z 4-letnią przerwą, wtedy byłem radnym powiatowym. Także chyba ten dialog społeczny można prowadzić. A ile jest dyskontów w dobrym mieście? Raz, dwa, trzy, cztery. Niestety, za dużo trochę. Panie burmistrzu, pytanie jeszcze, bo to się pojawiało w skali tych większych miast. Tak, przepraszam. Kategoria, znaczy media, prawda, ich rola, to właśnie rosnąca, można powiedzieć, tych mediów lokalnych w takim debacie z mieszkańcami. Jak to wygląda w dobrym mieście, jak pan powiedział, mieście 11-tysięcznym? Czy też czuje pan tam presję mediów, czy raczej ten kontakt jest bezpośredni i nie ma pan takich tutaj pośredników?
kontaktu bezpośredniego media nie zastąpią, ale nie można lekceważyć, jeżeli mówimy o kształtowaniu opinii, jeżeli mówimy o tym dialogu społecznym, absolutnie nie można lekceważyć mediów. No, ja tam na Facebooku musiałem działać i działam. Nie wiem, czy to za media można uznać, ale to jest też forma kontaktu. Tak, to jest też forma kontaktu. Natomiast tu była mowa też o sposobie, czy o stylu narracji, o badaniach, o wynikach badań, o pewnych zaskakujących wynikach. Moim zdaniem w znacznej mierze te wyniki, jeżeli mówimy o badaniach społecznych wszelkiego rodzaju, to wyniki są bardzo mocno zakłócane, złe słowo, zniekształcane może, przez opinie kształtowane przez media. Proszę Państwa, taki szkolny przykład. Oglądam telewizję, widzę, tam zamordowano kogoś, tam kogoś zamordowano, tam się coś spaliło, tam napadli, wychodzę, podchodzi do mnie osoba, która ankietę jakieś przeprowadza, mówi, proszę Pana, jaki problem jest według Pana w tej chwili najważniejszy? Proszę Pana, bezpieczeństwo. No ja się czuję straszliwie zagrożony. No bezpieczeństwo jest tym najważniejszym problemem chyba. I współczuję firmom, które te badania tego typu przeprowadzają, ja się nie znam na tym, w jaki sposób odsiać to, co jest kształtowane przez media, w pewnym sensie, no nie wiem jak to nazwać, wtłaczane mieszkańcowi, od tego jego rzeczywistego odczucia. Jak to, no, to odróżnić? Nie musi być sprzeczności. To może mieć takie poczucie też. No. Tak. Bo się zaraził tym, co media przekazują. To w takim razie wracamy do miejsca, w którym jesteśmy, to znaczy do Elbląga. Chciałem pana prezydenta poprosić. No tutaj akurat ostatnie lata to dynamiczna jest historia polityki miejskiej, prawda, częste zmiany. Pan w ostatnich wyborach przekonał mieszkańców do siebie. A też wiemy, że Elbląg jest no, ważnym ośrodkiem tutaj w regionie warmińsko-mazurskim, ale z pewnym takim, no bym powiedział jednak, traumą po reformie samorządowej 99, to utraty województwa, prawda, i pewnej konkurencji z jednej strony z Olsztynem, z drugiej strony ciążeniem do Trójmiasta. Jak w takim układzie, w takim razie przekonywać mieszkańców po pierwsze do siebie, do swojej polityki, jak ją współtworzyć z mieszkańcami? Szanowni Państwo, może zacznę od tego, podobnie jak kolega, na 25 lat, ja pracuję już 24 lata w samorządzie, także trochę rok mniej od jubileuszu samorządowego i może się na początek podzielę trochę refleksjami takimi z pracy przez ten czas w samorządzie. Tak jak w tym słowie wstępnym powiedziałem, na początku były inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Pamiętacie Państwo, jak się wyjeżdżało z kraju do Niemiec, to autostrady, drogi, każdy od razu wracając z zachodu mówił, o, my już jesteśmy z powrotem w Polsce, taka jakość, budynki komunalne, te elewacje poszczególne, czyli to tak naprawdę samorząd stanął przed dużym problemem i wyzwaniem, skąd wziąć pieniądze na potężne inwestycje. Samochód był pewnego rodzaju luksusem. Zbierało się ileś lat pieniędzy na to, żeby ten samochód wymarzony można było kupić. Dzisiaj ta sytuacja wygląda diametralnie inaczej. I powiem tak, że praktycznie to nie tylko Elbląg, ale wszystkie samorządy, czy powiedzmy ktoś chciał, czy nie, musiał szybko nadrabiać te działania i największym problemem tak naprawdę to były środki finansowe do pozyskania, żeby tę infrastrukturę zrobić. Takim przykładem dobrym jest trasa Unii Europejskiej w Elblągu, która też zbierała swego czasu po otwarciu krytykę, że mało kto jeździ tą trasą Unii Europejskiej. No, a później przy naprawach i modernizacjach głównych osi komunikacyjnych miasta, no to gdyby wyłączyć tą trasę Unii Europejskiej, to w ogóle byłby paraliż komunikacyjny, patrząc na to, co się w mieście i tak w godzinach szczytu
dzieje. Czyli też nie unikniemy rozwiązań systemowych związanych z poprawą jakości życia, czyli tak naprawdę z komunikacją i tak zwanym transportem drogowym, bo te problemy nie są do końca rozwiązane i też trzeba na ten temat mówić. Nic bardziej nie irytuje, jak to, jak ktoś stoi przez 8 czy 9 zmian na światłach i w korku, gdzie tu praktycznie temat inwestycyjny czeka na rozwiązanie. Chcę powiedzieć, że jestem zwolennikiem przygotowywania strategii. Sam w urzędzie brałem udział w przygotowywaniu strategii i uważam, że z punktu widzenia samorządu najważniejszy temat to mieć dobrą strategię z taką perspektywą, żeby przewidywać pewne, co nie jest łatwe, pewne trendy i późniejsze sytuacje nie tylko w gospodarce, ale i w całej sferze jakości życia mieszkańców. Na dzisiaj jeszcze mamy dobrą sytuację, mówię ogólnie o samorządach, dlatego że możemy się wspierać środkami z Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to wszyscy mówią, że jest to ostatnia tak hojna perspektywa i działania, które powinny być podjęte do 2020 roku, to takie działania, które później będą dawały tę wartość dodaną, bo jak skończą się środki unijne, no to pytanie, czy wtedy nie staniemy znowu przed problemem finansowym jako samorządy. Patrząc na może nie tylko na Elbląg, ale w ogóle na samorządy, to myślę, że te wyjazdy generalnie są związane z dwoma rzeczami. Myślę, że pierwszą podstawową to są miejsca pracy i to jest chyba duże czy bardzo duże zadanie dla samorządów, jeśli chodzi o ludzi młodych i tych, którzy powinni pozostawać w miastach. Tutaj trochę zdziwiony jestem, co kolega Stanisław mówi, że do dobrego miasta jest napływ. No, takiej statystyki nie ma, ile mieszkańców wyjechało, ale niemniej to też widać po substancji mieszkaniowej, że część Elblążan wyjechała i to jest fakt. Ale myślę, że jeśli chodzi o danie perspektywy na przyszłość młodym ludziom, czyli pracy i możliwości pozyskania mieszkania, to jest ten kierunek, który ma szansę w jakiś sposób pozwolić na to, żeby przytrzymać młodych ludzi. I tak naprawdę patrząc w tej chwili na Elbląg, pracujemy nad dwoma takimi programami. Jeden dotyczy osób starszych, czyli związanych z poprawą jakości życia osób po 60 roku życia. Nawet wczoraj mieliśmy też spotkanie z firmami, które udzielają ulg i preferencji dla osób po 60 roku życia. A drugi program, nad którym pracujemy, to jest program, który chcemy przygotować propozycji dla ludzi młodych, którzy chcielibyśmy, żeby zostawali w naszym mieście. Myślę, że też bardzo dobrym posunięciem, które chcemy w Elblągu rozwijać w kierunku rozwoju miasta, to jest połączenie sił tak zwanego złotego trójkąta uczelni, biznesu i administracji, żeby nawzajem się przenikały potrzeby i współdziałanie w różnych dziedzinach rozwoju miasta. Jeśli chodzi o utratę województwa, oczywiście dla samego Elbląga
przede wszystkim to był ciężki okres, bo tak jak tu wszyscy pamiętamy, szereg instytucji o charakterze wojewódzkim zostało zlikwidowanych, co osobiście nie musiało, tak uważam, nie musiało nastąpić. Nie wszystkie musiały być odtwarzane akurat w Olsztynie. Część mogło pozostać w Elblągu. No ale tak, tak to się stało. Przykład Zielonej Góry i czy województwa lubuskiego, że można podzielić chociażby administrację pomiędzy podobnej wielkości ośrodki, byłby pewnie lepszym rozwiązaniem. Natomiast tu trzeba powiedzieć, że duża aktywność powstała, jeśli chodzi o mieszkańców Elbląga, i dzięki temu tak naprawdę ten trudny okres, który był do przejścia, bo wiele instytucji, które odchodziło, to praktycznie zwalniało tych pracowników, no, nie spowodowało jakiegoś załamania i kryzysu w naszym mieście, ale było to trudne do przejścia, był to trudny do przejścia okres. Kończąc, chcę powiedzieć, że oczywiście ja, jak patrzę przez te 24 lata, to też się zmieniają oczekiwania. Jeśli mówimy o kontaktach, o sprawach, które mieszkańców interesują, to na tego typu spotkania interwencyjne, przynajmniej do prezydenta, to trafiają osoby w już takich sprawach osobistych swoich, czy to najczęściej dotyczy to mieszkania albo pracy, bo taka jest w tej chwili sytuacja, ale mniej w sprawach, powiedzmy, związanych z rozwojem. Natomiast na pewno, i tutaj też podzielam to zdanie, zawsze przy niektórych, przynajmniej kontrowersyjnych tematach, są różne opinie. Jeszcze parę lat temu, pamiętam, bardzo dużo było dyskusji na temat anten, które miały powstawać, pola negatywnego, które z tych anten było emitowane. Z jednej strony były osoby, które chciały, bo te ustawiane anteny na dachach, one przynosiły jakiś dochód. Z drugiej strony też mieszkańcy pilnują i obawiają się o oddziaływania szkodliwe na rzecz swoją, że to będzie miało wpływ. Ale to zawsze mówię, dyskusja jest najlepszym też sposobem na to, żeby pewne rzeczy rozwiązać. Kończąc, chcę powiedzieć, że oczywiście takie inwestycje, które akurat na co dzień no, nie dają jakiegoś poczucia zagrożenia, to o nich się specjalnie nie chcę mówić i nie dyskutuję. Ja tu chcę pokazać przykład elbląski ze sprawami przeciwpowodziowymi, gdzie budowa wałów, podwyższenia, to nie jest temat pierwszoplanowy w rozmowach z mieszkańcami, ale jest to temat bezpieczeństwa, który też trzeba podejmować. Sprawa związana, tak jak koledzy mówią, oczyszczalnie ścieków czy kanalizacje, są to drogie przedsięwzięcia, ale je trzeba robić. W pierwszej kolejności powinniśmy również nie patrzeć tylko pod kątem, tak jak mówimy, ścieżek rowerowych, rekreacji, ale zabezpieczenia miasta przed do normalnego funkcjonowania, tak jak komunikacja miejska, jak zakład utylizacji odpadów. To są potężne inwestycje, które muszą powstać, bo inaczej się miasto nie będzie mogło normalnie prowadzić swojej eksploatacji. Dziękuję bardzo. Padło tutaj
włączyło się. Hasło kolejnej perspektywy unijnej, o ile pamiętam, na Warmię i Mazury jest alokacja chyba 1 700 000 000 euro, także rzeczywiście sporo. Jest strategia, jest już program operacyjny. Tam, z tego co pamiętam, też jest podkreślana rola jakby rozwoju, po pierwsze, ośrodków miejskich, tych regionalnych, Olsztyna, Elbląga, Ełku, i też rewitalizacja tych mniejszych ośrodków. No, Warmia i Mazury ma szczególny układ urbanistyczny czy miejski, prawda? Ten odziedziczony jeszcze historycznie wielu małych miast, bardzo ciekawych historycznie. Jak to będzie wyglądać właśnie? Na ile tutaj rola marszałka i władz samorządu wojewódzkiego może przyczynić się do poprawy jakości? Jak państwo w ogóle tę kategorię uwzględniacie? Czy ona jest obecna w tych najbliższych 7 latach? Dzień dobry państwu. Proszę państwa, bardzo miło jest uczestniczyć w tej dyskusji i słuchać kolegów samorządowców, ale również też porównywać sytuację no, aglomeracyjną w stosunku do naszego regionu, bo tak można śmiało powiedzieć, mówiąc o naszych dużych miastach, jakim jest Olsztyn, Elbląg, Ełk, bo faktycznie tutaj jesteśmy regionem specyficznym. Tu trzeba sobie powiedzieć, że to, co dla nas jest wielkie, to w ujęciu ogólnopolskim jest no, praktycznie, można nawet powiedzieć, małomiejskie. Ale taka sytuacja regionu. Region piękny, region z natury, region, który no, chyba podobnie jak zachodniopomorskie, z przy transformacji praktycznie utracił możliwość funkcjonowania, bo to był obszar generalnie w dużej mierze ukrytego bezrobocia, sytuacji popegeerowskiej i szczególnie w tym czasie przemian, w tym czasie, kiedy samorządy, jak widzimy, odegrały i odgrywają ogromną rolę, od każdego najmniejszego miasteczka w zasadzie wszyscy mieszkańcy oczekiwali zabezpieczenia takich podstawowych funkcji, jakim jest mini centrum gospodarcze, jakim jest ośrodek kulturowy, kulturalny, ośrodek rekreacji, sportu, ośrodek, gdzie poszukiwało się swojego miejsca bytu i funkcjonowania. I to tyczyło zarówno miasteczka w regionie kilkudziesięciotysięcznego, czy tak jak stolica Olsztyn, czy Elbląg, czy Ełk. To są funkcje, które myślę wszędzie są zauważalne, ale w takich regionach rozproszonych to wyraźnie widać, że na miasta, miasteczka bardzo mocno społeczeństwo chce liczyć i szuka tam swojego miejsca zatrudnienia, swojego rozwoju. Sprawa też troszeczkę samorządności, zanim przejdę do meritum, muszę powiedzieć otwarcie, wprost, byłem 4 kadencje wójtem gminy Ostróda, 2 lata wicemarszałkiem, teraz marszałkiem, i praktycznie sprawa funkcjonowania samorządu nie ma żadnych różnic między wójtowaniem, burmistrzowaniem, prezydentowaniem czy nawet marszałkowaniem. Potrzebna jest komunikacja ze społeczeństwem, potrzebna jest wychodzenie naprzeciw problemom, rozmowa, potrzebne jest też takie prowadzenie tej polityki, nazwijmy to władzy, żeby społeczeństwo odczuwało, że jest w centrum tej władzy, że te decyzje, które są podejmowane przez samorządowców, przez prezydentów, wójtów, burmistrzów, to są też ich decyzje. Nie jest to łatwe, bo wymaga ogromnej pracy, ogromnego kontaktu, ale to jest tak jak z kołem, które kiedyś wymyślono, inaczej się po prostu nie da. To z biegiem czasu też widzimy, że ta odpowiedzialność aktualnej władzy samorządowej jest też
bardzo duża w perspektywie, bo to, czego dzisiaj się nie dokona, nie zaplanuje, nie wykorzysta się możliwości, to w perspektywie gdzieś 10 lat może bardzo mocno zachwiać fundamentalnym funkcjonowaniem aglomeracji, miasta, samorządu, gminy. I często te decyzje rozbiegają się w odczuciu społecznym. Także to komunikowanie, te tłumaczenie i to wyjaśnianie jest niezbędne na co dzień, ale tutaj wszyscy samorządowcy myślę, że to podkreślali w rozmowie. Proszę Państwa, w regionie muszę powiedzieć na wstępie, że bardzo dobrze samorządy spełniły swoją rolę, w tym miasta, bo wykorzystaliśmy praktycznie 100% alokacji środków unijnych, jeżeli chodzi o okres 2007-2013. Oczywiście jest rozliczanie, jest problem może około 20 milionów złotych, które gdzieś tam w tych zwrotach przy rozliczaniu projektów już się nie da wykorzystać, ale jeżeli chodzi o kontraktację praktycznie, czy w regionalnym programie operacyjnym, czy w kapitale ludzkim, praktycznie wszystkie możliwości tutaj zostały wykorzystane i to jest ogromna praca samorządów lokalnych, w tym miast. My bardzo mocno analizując tą sytuację, która jest w przyszłej perspektywie, braliśmy to pod uwagę, ale tak prawdę powiedziawszy, to Unia nam już to, całemu państwu, też regionom, bardzo mocno narzuciła. Ta polityka przyszłego finansowania jest progospodarcza i promiejska. I promiejska, bo to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. I te pieniądze, które są do regionu przeznaczone, one są duże, 1 728 000 000 euro, czyli większe niż w poprzednim okresie programowania, około 300 milionów euro, ale są to pieniądze trudne. Są to pieniądze takie, gdzie wymaga się właśnie innowacyjności, nowej technologii, współpracy właśnie nauki z gospodarką, nakierowane są na rozwój gospodarczy i trudno się dziwić, że wiąże się to też z rozwojem miast. Miasta już poczyniły ku temu duże działania w poprzedniej perspektywie. U nas w regionie, zarówno w Olsztynie, w Ełku, jak i w Elblągu są parki technologiczne wybudowane z pieniędzy unijnych właśnie ku temu, żeby można było tą możliwość transformowania środków przyszłej perspektywy do gospodarki prowadzić. I te kroki zostały uczynione. Jesteśmy też jako region wzmocniony specjalnym programem Polski Wschodniej. Z tego korzystają wszystkie miasta większe, które tutaj wymieniałem. Przykładem jest też dobrym bardzo Olsztyn, który dzisiaj jest rozkopany i komunikacyjnie niemalże nie do pokonania, ale do końca roku musi wykonać ogromną inwestycję, jaką jest praktycznie zainstalowanie na nowo tramwaji w mieście i z pewnością będziemy widzieli, jak ludzie, którzy dzisiaj narzekają, którzy dzisiaj często, no można powiedzieć wprost żargonem, psioczą na tą sytuację, jak będą po roku, dwóch funkcjonowania. To jest ciekawy przypadek, powiedziałbym, socjologiczny, żeby to zbadać, jakie będą później odczucia. I teraz te merytum, bo rozumiem, że czasu jest niewiele. Faktycznie pieniądze, które są w przyszłej perspektywie, również jako samorząd ukierunkowujemy nie tylko z wymogów unijnych, ale też z własnego jakby myślenia, z własnej strategii województwa na rozwój miast i to też z myśleniem o tych większych miastach. Przykład jest tak zwanego ZIT-u, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, gdzie każdy region był obowiązany, związany stolicę zaopatrzyć w pulę pieniędzy i po sporządzeniu strategii, po podpisaniu porozumienia z zarządem praktycznie to, co miasto i okoliczne przyległe gminy
chcą spowodować, spełniając wymogi umowy partnerstwa, to na ich życzenie po prostu pozakonkursowo to będzie możliwe do zrobienia. W regionie Warmii i Mazur poszliśmy dalej, oprócz Olsztyna, gdzie jest tam około 58 milionów euro zabezpieczone. Spowodowaliśmy jeszcze wyodrębnienie tak zwanych ZIT-ów BIS dla Elbląga i dla Ełku. Dla Elbląga to jest ponad 36 milionów euro, a dla Ełku ponad 17 milionów euro. W sumie około 115 milionów euro na strategię rozwoju tych miast, które traktujemy jako filary. Jako filary, które jeżeli będą się rozwijały, jeżeli będą gospodarczo mocno odnosiły sukces, to również i region, no bo to jest oczywiste, naturalne. Wspomniane miasta Czita Slough, około 50 milionów euro jest zabezpieczone. To nie są pieniądze podane na talerzu, trzeba zrobić strategię, ale już jest jakaś preferencja, gdzie te miasta, jest ich na 19 w Polsce, 15 w regionie Warmii i Mazur. Czyli tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą specyfikę, wykorzystując miasteczek historycznie rzecz biorąc, region tutaj praktycznie reprezentuje kraj w tym zakresie. Następnie jest kwestia uzdrowiskowa. Mamy około 20 milionów w tym programie, też preferencyjne, zabezpieczone na uzdrowiska, które no jedno jest, to jest GoDab z wcześniejszym zainwestowaniem, ale stara się o to Miłomłyn, stara się o to Frombork, stara się o to Lidzbark Warmiński, Górowo i Ławeckie. Jeżeli podstawowe wymogi będą spełnione, będzie możliwość po prostu ścieżki rozwoju i kierunku rozwoju tych miasteczek. Jest strategia pereł mazurskich, to są miasta wokół Wielkich Jezior, Giżycko, Mikołajki, czyli te zabezpieczenie wykorzystania tego, co najlepsze przyrodniczo, turystycznie praktycznie mamy w regionie, jest tutaj możliwe, ponad 100 milionów euro jest zabezpieczone. Czyli tak naprawdę staramy się w trudnej sytuacji przyszłej perspektywy finansowej, bo tak jak powiedziałem, ona jest pod dyktando w dużej mierze Unii i często Unia przy negocjacjach nie widziała różnicy między regionami. Tak jak w jedną linijką, tak każdy region miał te same zasady spełniać, to wiemy, że to jest wielka różnica między, powiedzmy sobie, takim regionem jak Warmia, Mazury, a powiedzmy centralą czy południem Polski. Stąd robimy wszystko, żeby sprzyjać samorządom i miastom, ale też chcemy w nich mieć partnerów do zasadniczej sprawy pobudzenia gospodarki w regionie i to jest też nasz ważny kierunek w Warmii i Mazur. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Będziemy już za chwilę przechodzić do dyskusji, ale takim przejściem to jeszcze będzie prośba o komentarz do pani wojewody. Tutaj usłyszeliśmy zdanie, że im mniej Warszawy w Polsce, tym lepiej się lokalnie dzieje. Urząd Wojewody jest tym ekspozyturą Warszawy w terenie. Jak się układa współpraca właśnie tutaj z ośrodkami miejskimi, chociażby z dyskutującymi przed chwilą, wypowiadającymi się burmistrzami, prezydentami? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, no ja nie mogę powiedzieć, im mniej Warszawy w terenie, tym lepiej, bo przecież wojewoda to taki przedstawiciel rządu w terenie realizujący właśnie tę politykę dotyczącą całego kraju, ale to wygląda, proszę Państwa, w taki sposób, że te bardzo newralgiczne punkty, które są w poszczególnych samorządach, o których tutaj wspominam, no na przykład opieka społeczna bardzo obszernie, czy inne elementy związane z pewną infrastrukturą właśnie dla osób nieporadnych, czy zaawansowanych wiekowo, czy zdrowiem, to są dotacje płynące poprzez wojewodę. Jestem przekonana, że w zakresie tej współpracy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, układa się to w sposób właściwy.
Generalnie, jeśli te elementy wszystkie powiązać, o których tutaj cały czas była mowa, to jako przedstawiciel rządu, czyli jako wicewojewoda, może nie określę tego, ale powiem tak. Skoro na początku tu stawiano punkt główny infrastruktura, a okazało się, że teraz ten element nie stanowi zagadnienia pierwszoplanowego, to staje się oczywistym, że nasycenie w tym zakresie, jakby pewien komfort i działania, i poruszania się, czy to po drogach, czy to po wszelakich instytucjach i obiektach, jest już w miarę zabezpieczony. Zatem pora przejść do tego elementu, o którym Państwo tutaj mówiliście, czyli tej już bardzo otwartej, bogatej współpracy z mieszkańcami, ze środowiskiem, mieszkańcami, środowiskiem całego regionu, która dotychczas była w różnych zakresach. A dlaczego? No chociażby w kwestiach zaplanowania tego, co czy w mieście, czy w określonej jednostce samorządowej jest potrzebne. Z takiego prostego względu, gdy pierwsze rozdanie środków unijnych było, to tak troszeczkę jak dzieci we mgle działaliśmy wszyscy. Była grupa osób bardziej przygotowanych i to one w dużej mierze decydowały o tym, co należałoby w perspektywie lat kilku czy kilkunastu zrealizować. Na tamten czas było to takie, jakie było i myślę, że w miarę dobrze zostało określone i wykorzystane. A teraz ta większa otwartość, bogata współpraca, słuchanie tego, co mieszkańcom jest potrzebne, jest najistotniejsze i myślę, te działania wszystkich samorządów powinny iść w tym zakresie. To może tyle, bo już dużo rzeczy zostało wcześniej powiedzianych. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Państwa do komentarzy, jak Państwo jako mieszkańcy odczuwacie, znajdujecie się w tych opowieściach, które tutaj usłyszeliśmy. Proszę czy uzupełniać, czy negować, czy zadawać pytania też tutaj naszym gościom. Zapraszam. Bardzo proszę. Znaczy ja mam pytanie, ponieważ no, od iluś tam lat pracuję społecznie w organizacjach pozarządowych, a tutaj ani jedno słowo nie padło o organizacjach pozarządowych, chociaż mówi się cały czas o partycypacji społecznej, więc chciałam zapytać, dlaczego żaden z panów prezydentów, ani pan burmistrz nie wspomniał o organizacjach. Chciałam się spytać, jak wygląda współpraca z tymi organizacjami i czy widzą panowie, bo tu akurat sami panowie są na czele, czy widzą panowie w organizacjach partnera do rozwiązywania problemów społecznych i do rozwoju społecznego w swoich miastach? Mniej pytaniowo, może komentarzowo. Ryszard Klim, Rady Miasta Elbląg. No jestem tu w mniejszości wobec panów prezydentów, burmistrzów, wójtów, ale mam nadzieję, że konfrontacyjnie nie będzie. Proszę państwa, 25 lat elbląskiego samorządu w ogóle, ale i elbląskiego, w tym mam za sobą piątą kadencję. Jeżeli dołączymy okres referendalny, to nawet trochę więcej. W każdym bądź razie parę uwag wstecz i oczekiwań na kolejne 25 lat, jeżeli siły, prawda, pozwolą. Naturalnie żartuję. Proszę Państwa, tak oceniając, wczoraj podczas uroczystości, patrząc na stan wyjściowy Elbląga, patrząc na to, z czym doszliśmy do dzisiaj, oczywiście na to pokrywają się wspomnienia, sentymenty, przemyślenia. Ja chcę powiedzieć, że los radnego, jestem tu jako jedyny chyba radny Elbląga, szkoda, że kolegów i koleżanek nie ma, chcę powiedzieć, że los radnego w tym 25-leciu nie był i nie jest łatwym losem, ponieważ legislacja samorządowa niestety nie za mocno wspiera radnego w jego misji, w jego
działalności. Ja chciałbym zacząć też od pytania, ale chyba ja udzielę odpowiedzi, a pytanie brzmi, kto powiedział, że rady miejskie stały się miejskimi radami narodowymi z okresu PRL-u z bezradnymi radnymi? No chyba ja udzielę odpowiedzi. Powiedział to profesor Michał Kulesza, nieżyjący, ale to jest odpowiedź z bardzo niedawnego okresu. Być może w moim osobistym wydaniu, ja oceniam siebie subiektywnie, ta wypowiedź idzie za daleko, ale ona jednak uogólnia te wszystkie obawy, wypowiedzi profesorów, twórców reformy samorządowej, profesora Jerzego Regulskiego, Michała Kuleszy, profesora Stępnia, bardzo niedawnego okresu. Być radnym to jest rzeczywiście ciężki chleb. To jest natarczywość, to jest nachodzenie, to jest przypominanie. Trzeba być też i odważnym, bo dzisiaj odwaga internetu. To po co my tu jesteśmy? No chyba, nie, przepraszam. Ja mówię o konkretnych faktach bycia radnym. Ale my mówimy o jakości życia w mieście, więc co radni mogą zrobić, jaka jest rola? Jeżeli jakość bycia radnym będzie dobra, to i oczywiście będzie miał ewidentny wpływ na warunki bycia w mieście. Ja chcę tylko jeszcze unaocznić jednym tematem, bo mówimy dzisiaj jako rzeczywistość, budżet obywatelski. Jest to element, który też potrafi się bardzo ciężko przezierać przez warunki bycia chociażby radnym. Ja poczuwam się do bycia tym właśnie ojcem tego budżetu, ale wiem, jak długo to trwało i dzisiaj, no niestety jest to oczywiście sprawą oczywistą. Jak poprawić warunki bytowania mieszkańców, jak poprawiać samorząd. My na przykład jesteśmy aktualnie, mówił tutaj pan prezydent Witold Wróblewski o aktualnych problemach urządzania samorządu. Ważnym tematem jest chociażby dostęp do informacji publicznej, bo ten dostęp do informacji publicznej to jest dla inicjatyw miejskich podstawą orientowania się tego, co dzieje się w samorządzie i formułowania określonych oczekiwań. Ja chcę powiedzieć, że my trochę nad tym boleję, że co kadencję musimy coś poprawiać. My tworzymy w tej chwili system dostępu do informacji politycznej poprzez udostępnienie rejestru umów, biuletynie informacji publicznej. Jest to taki ważny element. Natomiast jeszcze tu już w kontekście może, więc muszę się skracać, ponieważ takie jest oczekiwanie. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze i oczekuję na pytanie, co kryje się w słowach profesorów, twórców reformy samorządowej. Reforma samorządowa osiągnęła swój cel, oczywiście decyzje nie zapadają centralnie, tylko my tutaj w stosunku do mieszkańców podejmujemy decyzje. To jest mienie komunalne, to jest budżet komunalny. Ale co na myśli mieli twórcy reformy samorządowej, wspomniani profesorowie, mówiąc, że samorząd z współczesnego etapu się wykoślawił, że przeszedł w swoje przeciwieństwo. I teraz chcę też nawiązać do raportu profesora Hausnera na temat stanu samorządowości terytorialnej 2014, że samorząd musi przejść do drugiego etapu reformy. Czy panowie coś, ja wiem więcej na ten temat, ale wiem, że też panowie oczekujecie, żebym się skracał, a więc chcę parę słów na temat tego, jak mamy wejść, tak jak powiedziałem, w kolejne 25-lecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo. Tak, tak. No, o tym szczęśliwym mieście chciałem powiedzieć kilka słów. Postaram się nawiązać do wszystkich, czy do prawie wszystkich wypowiedzi niezwykle interesujących Państwa, mówiąc o pułapce średniego miasta, jakości życia w średnim mieście. Pamiętam, jak w zeszłym roku moi przyjaciele z polityki najechali Toruń i Bydgoszcz, rozmawiając między innymi ze mną na temat tego fenomenu Torunia i przysłuchując się w zeszłym roku też opowieści pana profesora Czaplińskiego w kongresie Smart Metropolia, gdzie zdaje się, że Toruń też padł jako takie miasto, czy takie miejsce, w którym
którym żyje się dobrze mieszkańcom. Ja jako ktoś, kto ten Toruń bada od dosyć dawna i też nim żyje od urodzenia, nieustannie byłem tym zadziwiony i potrafię oczywiście odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. I teraz to jest pytanie też do... Ojciec Rydzyk mieszka 7 km za Toruniem w stronę Bydgoszczy, przy parku. Nie ma wpływu w ogóle w praktyce na miasto i na mieszkańców. Naprawdę, serio. To jest ważna sprawa. Odpowiedź może tak. No, Toruń jest specyficznym miejscem. Czy w ogóle tego rodzaju miasta w Polsce, podobne trochę do Torunia, są specyficznymi miejscami, ponieważ nie ma w nich jakiegoś dużego przemysłu. W Toruniu są 3, może 4 firmy, które zatrudniają absolwentów bardzo dużego uniwersytetu, którego społeczność stanowi mniej więcej 1/5 wszystkich mieszkańców w ogóle funkcjonujących w mieście. Z 200 ponad chyba moich już magistrantów i magistrantek, tylko kilka osób pracuje w Toruniu i pozostało w Toruniu, reszta jest na emigracji z Torunia. I są 3 kierunki tej emigracji, które bardzo dobrze znamy, to znaczy Trójmiasto, Warszawa i Poznań. Od kiedy wybudowano nam przepiękną autostradę do Gdańska, to w ogóle mam wrażenie, że torunianie błyskawicznie w ciągu 40 minut, który jest szybszy i która jest szybsza, przenoszą się pod IKEA na obwodnicy i w połowa rejestracji pod IKEA to jest CT i CTR, a druga to, jak Państwo wiedzą, Królewiec i Kaliningrad, przepraszam. Uciekają po prostu z Torunia, jednocześnie rzeczywiście we wszystkich badaniach mówią bardzo wyraźnie, że dobrze im się żyje, że to jest jakieś przyjemne miejsce do życia. Myślę, że chodzi tutaj o czynniki takie jak, no nie wiem, przepraszam, będzie to zbitka i trochę hipotezy. Duch, atmosfera, symbolika, estetyka, to znaczy trochę pada na umysł Torunian, ten Kopernik, ci krzyżacy, jesteśmy krzyżakami, to jest identyfikacja powszechna wszystkich tych, którzy przyjechali oczywiście po II wojnie światowej, tam 7% może pozostało sprzed wojny tych krzyżaków. Te pierniki, ten gotyk, że pięknie jest, ta przewaga cywilizacyjna nad sąsiednią Bydgoszczą, która jest akcentowana. Serio, znaczy serio w opowieściach mieszkańców jest to narracja, która jest no, obecna, bardzo, bardzo silnie. To jest taka opowieść, taka bajka, która się odtwarza, tak, taka się odtwarza się na podwórkach. No teraz nie wiem właściwie gdzie, bo podwórka nie działają, więc to jest dla mnie też jako socjologa ciekawa sprawa. Trochę z tym gotykiem i tą estetyką też jest nieprawda, bo jeśli byśmy przyjrzeli się Toruniowi przez pryzmat metafor czy kategorii wymyślonych przez Filipa Springera, to pasteloza gryzie Toruń z każdej strony też od ten niegotyk. Ale no właśnie, mam takie trochę wrażenie, nawiązując do tego, o czym mówiła pani Joanna Erbel, że wpływa na tę ocenę satysfakcji, właściwie to jest satysfakcja z atrakcyjności turystyczno-kulturalnej, takiej, której nikt nie dotyka, no bo nie są turystami torunianie, ani nie chodzą jakoś szczególnie często do, powiedziałbym, do teatru. To jest niedorozwój umiejętności oceny swojego własnego położenia, coś takiego, to znaczy torunianie nie bardzo wiedzą, że im jest źle, to znaczy nie bardzo mają takiego, nie mają punktu porównawczego, nie mają ruchów miejskich na przykład poważnych, czy tych aktywistów miejskich, którzy są w Warszawie, no mają, jest ich 12 na krzyż, naprawdę, proszę mi wierzyć, tak, no, w sensie kilkanaście osób, które się spotyka, serio tak jest, no i trochę są to też ruchy takie, przepraszam za to wyrażenie, przeflancowywane. Oprócz Asi Shering, z którą kończyłem studia, nie ma chyba takich osób, które by były jakoś no, rzeczywiście poważnie widoczne na tej scenie, poza nią, tak mi się wydaje. Znaczy nie rozprzestrzeniają się idee, że można żyć lepiej dzięki innym rzeczom niż na przykład twarda infrastruktura albo coś, co sobie nazywam infrastrukturą spektakularną. O. Gdyby Państwo, taki na koniec mojej wypowiedzi polecę Państwu pewien eksperyment badawczy, to znaczy badania alternatywne. Proszę przefiltrować sobie świadomość miejską przez świadomość czy samoświadomość taksówkarzy, którzy w Toruniu naprawdę są zachwyceni, proszę mi wierzyć, to szkłem, betonem, nowymi salami widowiskowo-sportowymi, tym, że drogi będą i nowym mostem, który miał odciążyć ruch, a de facto ładnie wygląda, jest estetyczny. Trochę wygląda teraz Toruń jak San Francisco z tym mostem przerzuconym przez Wisłę. I teraz znowu, słuchając pani Joanny Erbel, miałem takie wrażenie, że rzeczywiście miasto w ogóle z definicji jest jakimś procesem. Nie da się o nim myśleć w kategoriach czegoś, no nie wiem, jakichś docelowych. A taki problem mają politycy, ale też mają mieszkańcy. Tutaj bym nawiązał do tego, o czym mówił pan burmistrz. Że ci mieszkańcy naprawdę nie wiedzą często, czego chcą. W tym Toruniu też nie mają zielonego pojęcia, czego chcą, jak badamy ich świadomość. Chcą te infrastruktury, z której nie korzystają, z tych sal koncertowych, do których nie pójdą, bo będą konferencje tam organizowane uniwersyteckie. Że to jest jakiś taki problem, że zdaje się, że w takich miejscach władza musi sama edukować mieszkańców, czego oni rzeczywiście
rzeczywiście chcą. W dużych miastach, na pewno w Warszawie, którą obserwuję zupełnie z innych powodów, to się zmienia. W moim rodzinnym Toruniu, przypuszczam, że w Elblągu jest podobnie, przypuszczam, wiem nawet, że jest podobnie, nadal tej świadomości nie ma. To znaczy jest taka świadomość, że jak wybudujemy już wszystkie te ulice, drogi i mosty, to będzie cud. Jakość życia się właśnie, to wiemy, no tutaj pana doktora Pluty się nie poprawia, ale trochę jest też takie we Wrocławiu, jeśli zrozumiałem pana doktora, to im więcej infrastruktury, tym więcej zadowolenia. O tej kwestii, którą gdzieś tam ja próbowałem przemycić, tak, że mieszkańcy pytani nie potrafili umieć się kontekstowo wypowiedzieć, a jeśli tak prosto za Mannheimem zdefiniujemy potrzebę jako stan sprzyjający, znaczy interes jako stan sprzyjający zaspokojeniu potrzeb, no to właśnie tych interesów tutaj nie ma. I druga rzecz, to co powiedziałem, że na przykład jak zrobiliśmy tą diagnozę, to władza w cudzysłowie ją dobrze kupiła, dlatego że bardziej te wyniki ogólnie en bloc rymowały się z tą perspektywą atrakcyjności tej maszyny rozrywki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście potrzeby są identyfikowane, ale tutaj wchodzi jeszcze jeden taki socjologiczny albo psychologiczny mechanizm, który jest zawarty w tym sloganie, że słucham utworów, które znam. To jest... Tak. I są kolejki, to się udało. W sensie tak, no tego chce lud, tak? Ale to tak to trochę jest. Czy jeszcze jakiś głos tam, bardzo proszę? To proszę do mikrofonu. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana profesora Czapińskiego i do pana doktora Pluty, właściwie trochę w kontekście tej wymiany krótkiej, która się przed chwilą odbyła, czyli o tą wiarygodność badań, które panowie przeprowadzają i te dwa czynniki, które tu też padły w czasie dyskusji. To znaczy jedna rzecz to jest opinia, że media zniekształcają opinię publiczną, w związku z tym tak naprawdę trudno jest poznać poprzez sondaż, czego ludzie potrzebują. No i druga to ta kwestia, która przed chwilą padła, czyli ludzie sami nie potrafią powiedzieć, czego chcą, czy nie rozumieją skutków swoich deklarowanych potrzeb, w związku z tym trudno też jakby traktować je jako wiarygodne albo jako podstawę do jakiejś polityki miejskiej. Szalenie mi zależy, żeby panowie jakoś odnieśli się do tej kwestii, może ciut metodologicznej, ale myślę, że jednak powoli władze zaczynają sięgać po różnego rodzaju badania naukowe i stąd to szalenie mnie ciekawi panów opinia w tej sprawie. Dziękuję. Rafał, ja króciutko, tak? Rafał Gruchalski, Elbląska Gazeta Internetowa, portal.pl. Mówiliście dużo państwo o budżecie partycypacyjnym, o tych wszystkich inicjatywach. Ja chciałem poruszyć taką kwestię, która też w Elblągu ma miejsce, nie wiem jak to jest u państwa, że dochodzi do pewnego wynaturzenia tych zasad, to znaczy powstają grupy interesów mieszkańców, którzy mają tą siłę przebicia, że są w stanie przepchnąć wiele rzeczy, dlatego że mają, nie wiem, mieszkają na dużym osiedlu i szybko zebrali podpisy i mogą przepchnąć naprawdę nawet absurdalną decyzję. Tak się stało na przykład w Elblągu, gdzie na jednym z podwórek były pieniądze na zagospodarowanie tego podwórka, po czym wspólnoty mieszkaniowe zagroziły to szlabanem i tak naprawdę mamy taki skutek, jaki mamy. Więc chciałbym o to zapytać i tak naprawdę jak państwo, jak byście sobie państwo z tym poradzili, żeby przede wszystkim właśnie do tych wynaturzeń nie doszło? I druga sprawa to inicjatywa uchwałodawcza. W Elblągu taki projekt już powstał, jest uchwała, która to umożliwia. Skutek jest taki, że pierwszym projektem uchwały jest wniosek mieszkańców o obniżenie diet radnych i obniżenie wynagrodzenia prezydenta. I też chciałbym, żebyście państwo skomentowali tę decyzję. Miłosz Kulawiak, mieszkaniec Elbląga. Ja może nawiążę tutaj do pana z Torunia, który też wspomniał o tym, że mieszkańcy nie wiedzą, czego chcą. I pytanie jest w zasadzie do prezydentów, do pana burmistrza. Prezydenta Witolda nie ma, ale pytanie brzmi, czy wy jako prezydenci swoich miast macie wizję swojego miasta? Wyobraźcie sobie, jest rok 2020, 14 maja, środek tygodnia, budzicie się o 7 rano. Jak widzicie swoje miasto? Jak ono jest? Wychodzicie na dwór. Co dalej? Co się dzieje? Czy wy macie jako mieszkańcy, nie traktujcie siebie jako wtedy prezydentów, tylko mieszkańcy. Wychodzę w swoim mieście i jak to miasto wygląda? Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, ponieważ już pan zaczął pytać, to też proszę zacząć odpowiadać. Zaczniemy najpierw od nauki, czyli tam była konkretna kwestia od Agata Kowalska tutaj zadała, ale też ewentualnie krótki komentarz, gdyby pan poczuł potrzebę do wcześniejszej wypowiedzi. Z tym, że już prośba o krótko, dwuminutowo. Jeśli chodzi o świadomość potrzeb, to jest generalna prawidłowość. Dopóki coś mi bardzo nie doskwiera, to nie potrafię tak naprawdę wyartykułować tej swojej potrzeby. Jeśli mam dziecko i nie mogę tego dziecka umieścić w przedszkolu, to oczywiście świadomie będę się domagał budowy przedszkola czy zwiększenia liczby miejsc w przedszkolu. Jak stoję po pół godziny w jakichś korkach, żeby przejechać 3 kilometry, to absolutnie będę się domagał, żeby dalej infrastrukturę drogową rozwijać. Innymi słowy, gdy mi czegoś brakuje, ale tylko od czasu do czasu i to nie na takim poziomie, że ja muszę się czegoś wyrzec w związku z tym i tak dalej, no to ja być może o tym pamiętam w momencie, w którym mi tego trochę brakuje. Ale na co dzień, jak przyjdzie, nie wiem, jakiś ankieter i mnie spyta, czego bym oczekiwał od włodarzy miejscowych, to mi to zazwyczaj do głowy nie przyjdzie. Innymi słowy, najpilniejsze rzeczy, których brakuje ludziom, takie, które im doskwierają tak naprawdę na co dzień, mogą być wyartykułowane przez mieszkańców. Tylko problem polega na tym, ja wrócę do tego, co już tutaj było, o czym to już była mowa, że poza takimi fundamentalnymi sprawami, jak miejsca pracy i wysokość dochodów, jak komunikacja miejska, jak kanalizacja i wodociągi, jak przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia i inna infrastruktura społeczna. Nic z tych ludzi lokalnych nie łączy. Oni mają naprawdę bardzo zróżnicowane potrzeby. Przykład. Ktoś się przenosi z Olsztyna do Dobrego Miasta, bo sobie wybrał taką piękną okolicę pod lasem, tak? I tam sobie wybudował chałupę albo kupił siedlisko od kogoś, sobie wyremontował. I on chce mieć pewność, że za jakiś czas nie postawią mu tam trzech wielkich wiatraków. Ja dlatego spytałem o plany zagospodarowania przestrzennego. Znaczy, to jest niezwykle istotne. A co prawda Polacy nie należą do najbardziej mobilnych geograficznie narodów, ale to, co ja pokazywałem, to przenoszenie się z centrum aglomeracji na obrzeże aglomeracji w coraz większym tempie dowodzi, że jednak są dosyć mobilni i decydują sami o tym, w którym miejscu chcieliby przynajmniej przez jakiś czas pożyć. Tak? I domagają się pewności, że ten widok, który im towarzyszy w momencie, w którym budują dom, będzie im dalej towarzyszył i że nikt tego nie zrujnuje. Dlatego Warszawa jest w szczególnie złej sytuacji. Tak? Było kilka podejść, żeby już całe miasto pokryć planem zagospodarowania przestrzennego i to się nie udało. Są tylko poszczególne enklawy. 33%. Tak, 33%. Innymi słowy, są potrzeby, które nie pytając mieszkańców można odgadnąć. No wiadomo, że gdzieś brakuje jakichś dróg, a wybudowano, deweloper wbudował osiedle. No wiadomo, że ludzie się tam muszą dostać. I oczywiście jest cała masa innych potrzeb, o które warto pytać, ale od razu z takim nastawieniem, że trzeba będzie negocjować i uzgadniać stanowiska różnych środowisk tej społeczności lokalnej, że tego nie da się tak od ręki załatwić, że to nie gwarantuje sukcesu. Jak się jednym dogodzi, to się innym zaszkodzi. Jak się burmistrz zgodzi na budowę kolejnego dyskontu, to będzie miał większe podatki, wobec tego będzie mógł więcej kostki Bauma położyć, tak? I wybudować kolejne chodniki, albo jeszcze drugi akwapark wystawić. No dobrze, tylko że zadusi lokalnych sklepikarzy i zlikwiduje właściwie cały drobny handel. Dziękuję. To uzupełnienie. Tak teraz
pilnuję czasu, ale już powinniśmy kończyć. Szybciorem. Jeśli chodzi o świadomość, tylko dołożę coś, że to trochę tak, jak pewnie profesor Szlendak by to jeszcze ładniej ujął. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak świadomość jako stan natury, tylko raczej mi się tutaj kojarzy perspektywa genetyczna, taka ewolucyjna, przepraszam, że to są geny plus środowisko. Geny, czyli doświadczenia własne. Typu, nie otwieram parasola, bo oczekuję, że się zmoczę, tylko go otwieram dlatego, że zmokłem. To jest ta różnica bardzo istotna. I często jest tak, że refleksyjni są ci ludzie, którzy zmieniali często, nabywali te doświadczenia. I druga sprawa, no to środowisko, czyli to otoczenie, z którym się komunikuję, ale też to jest to otoczenie, które mi podsyła pewne obrazy, którymi ja się posługuję, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o metodologię, to dane mówią, znaczy ktoś, kto robi badania, to wie, że po pierwsze no, jest zwykle zbyt krótki czas, żeby dobrze oszacować, jeśli posługuje się wykonawcą zewnętrznym, czy dane nie zostały uwalone jako całość, ale z drugiej strony jak wchodzi w strukturę danych, to jedne rzeczy się łączą z drugimi. I to nie jest tak, że na przykład jak się skłamie w jednym, to nie wyjdzie w drugim. W związku z tym, jeśli ja mówię, że badania są zrobione dobrze, to dlatego, że z nimi trochę żyłem i wiem, że się w różnych miejscach kleją. Co nie znaczy, że nie mamy pewnych stanów, że tak powiem, zdziwienia, bo to często też tak bywa. Pokażę to na takim przykładzie, że pokazaliśmy w badaniach zachowań komunikacyjnych grupy interesu i nam wyszło oczywiście, że rowerzystów jako grup interesów takich twardych jest bardzo mało w stosunku do tego, co się mówi w mieście, natomiast samochodziarzy oczywiście jest bardzo dużo, ale z drugiej strony, jeśli na przykład tutaj takim łącznikiem jest budżet obywatelski, co jest zresztą w ogóle instytucją dosyć sierżmierzną tak naprawdę, to jest taki erzac. W związku z tym to jest raczej pytanie, jak ta partycypacja dalej ma wyglądać, ale rzeczywiście tam są grupy interesu, bo w komentarzach do tego, co trzeba zrobić, biedni samochodziarze mówili, ale przecież gdyby nam dano lajki na minus, prawda, to byśmy pewne inwestycje oszacowali po swojemu. To jest druga rzecz. I jeszcze ostatnia uwaga do budżetu obywatelskiego. Rzeczywiście jest taka myśl, mi podsunięto taką refleksję, jeśli chodzi o rozwiązania z budżetu obywatelskiego w przestrzeni przeosiedlowej, że często jest tak, że mam taką informację, że część projektów były podsuwane przez deweloperów, którzy podstawiali po prostu obywateli, czyli to, co mieli sami zrobić, po prostu wykorzystali budżet obywatelski, żeby to za nich załatwić. To też jest obserwowane. Dziękuję bardzo. To burmistrzu, budzi się pan za te kilka lat, jakim mieście, ale też prośba o odpowiedź na te pytania również dotyczące organizacji i właśnie manipulowania, prawda, przez grupy interesów, takich instrumentów jak budżet obywatelski, czy w ogóle mechanizmy partycypacji. Zacznę może od organizacji pozarządowych, dlatego że akurat mam czym się pochwalić. Dziękuję za to pytanie. Natomiast nie mówiłem o tym dlatego, ponieważ czas był ograniczony. Co roku około 300 tysięcy złotych na nasz budżet 40-milionowy, jest to jednak chyba znacząca kwota, przeznaczamy właśnie na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. W roku bieżącym opracowaliśmy, praktycznie to w ubiegłym roku nawet, standardy, na podstawie których będziemy zlecać też, czy przekazywać do realizacji zadania wieloletnie, nie tylko roczne, ale również wieloletnie. Uważam, i to mówię szczerze, jak najbardziej uważam, że współpraca z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza przekazywanie im zadań. Jest to wspaniała rzecz, wspaniale mobilizuje mieszkańców, wspaniale oszczędnie, jeszcze bardziej oszczędnie niż samorządy, bo my też oszczędzamy. Wydawane są pieniądze, a przede wszystkim to, co moim zdaniem jest tu najcenniejsze. Te pieniądze są wydawane w sposób odpowiadający tej społeczności, tej grupie, bo to nie jest tak, że organizacja pozarządowa realizuje swoje zadania statutowe. Nie, na zadania statutowe my nie dajemy pieniędzy. Dajemy tylko wyłącznie na realizację zadań gminy. A więc te zadania są realizowane w sposób taki, jaki tym mieszkańcom najbardziej odpowiada. Nie będę rozwijał tematu, bo czas ograniczony, ale możemy w przerwie też porozmawiać, powiem, jak to wygląda. Sprawa budżetu obywatelskiego w tym roku po raz pierwszy przymierzamy się do tego budżetu, tak żeby w roku przyszłym był wprowadzony, natomiast od wielu lat mieliśmy taki prawie, że budżet obywatelski, dlatego że poszczególne osiedla miały do swojej dyspozycji pieniądze, które mogły wydawać, oczywiście to były pieniądze niezbyt duże, ale już ta pierwsza przymiarka była. Jedna rzecz mnie zastanawia i słuchając tu dyskusji, a zwłaszcza muszę tak powiedzieć, bardzo często
oceniając, no bo przecież zapoznaje się z jakimiś propozycjami, a nieraz już nawet z aktami prawnymi, jakie rząd podejmuje. Bardzo często traktuje się radę, czy też burmistrza, jako kogoś, kto kieruje się takim doczesnym interesem, interesem dnia, podejmuje głupie decyzje, nie powiem jeszcze co, a w związku z tym trzeba go uczyć pewnych rzeczy, trzeba tą radę uczyć, trzeba ograniczyć, bo zaraz grupa interesów. Proszę Państwa, my się obracamy w pewnej sferze, nie wiem jak to nazwać, działań społecznych, gdzie te procesy przebiegają bardzo długo. A więc jeżeli okaże się, że jedna grupa interesów wygra ten budżet w jednym roku, to w następnym być może druga grupa powstanie, która szerzej na to popatrzy. Ja wiem, że to będzie bolało, ja wiem, że to będzie trwało w czasie, ale nie popełniajmy takich błędów, że od razu wprowadzamy jakieś ograniczenia, zakładamy, że budżet obywatelski to będzie, przepraszam, tu nie padło takie określenie, ja tak powiem, przez grupę cwaniaków opanowany i już na starcie podejrzewamy tam najgorsze rzeczy. Trudno, jeżeli dojdzie do tego, ja podam taki przykład, bo faktycznie takie zjawiska mają miejsce. W tym funduszu takim osiedlowym bardzo często zdarzało się, że przychodziła grupa mieszkańców jednego czy dwóch bloków i wygrywali ten fundusz. Dobrze, ale w następnym roku, jak fundusz był udzielony, dużo więcej mieszkańców przyszło. Tam już była autentyczna walka, no walka przesadnie może powiedziałem, ale już dyskusja była zażarta, bo dużo więcej ludzi przychodziło. I dlatego moim zdaniem no, trwa to, to w czasie trwa, ale tego budżetu ja bym się w tym takim kontekście nie bał. Inne tam mogą być historie dotyczące właśnie tego startu, tu się tego boję, jak wystartować z tym budżetem, w jaki sposób nie popsuć tego zapału, bo zapał i oczekiwania są. To mnie bardziej jakoś tak interesuje niż jakieś obawy, że te pieniądze będą zmarnowane. I to chyba to chyba wszystkie pytania, które były kierowane do... Króciutko właśnie ten budżet, który obserwujesz w Warszawie, jesteś zaangażowana i możesz skomentować właśnie... Bo to ja muszę się najpierw wyłączyć, także to właśnie, jakbyś to skomentował jak z perspektywy Warszawy, jakie możesz doświadczenia tutaj. Znaczy my w Warszawie doszliśmy do ściany w tym momencie. Maszyna administracyjna miejska nie wyrobiła się i Warszawa ma 18 budżetów partycypacyjnych. To warto o tym pamiętać, jak się myśli o Warszawie, bo każda z dzielnic ma swój własny budżet partycypacyjny, ale nie mamy budżetu ogólnomiejskiego i projekty były weryfikowane i przez jednostki dzielnicowe, i przez jednostki miejskie i jedna jednostka miejska, Zarząd Dróg Miejskich, czyli taka najbardziej antypartycypacyjne biuro w mieście postanowiło sprawę zignorować, więc teraz jesteśmy w obliczu katastrofy. Była ponowna weryfikacja projektów, budżet jest bardzo zagrożony. Jestem członkinią Rady do spraw budżetu partycypacyjnego. Będziemy się spotykać z panią prezydent i z wiceprezydentami miast, żeby zastanowić się, w jaki sposób połączyć budżet partycypacyjny z w ogóle ze strategicznym zarządzaniem miastem, bo przez to, że nie ma możliwości wpłynięcia na to, jak podejmowane są decyzje strategiczne, to bardzo dużo takich kompleksowych projektów znalazło się w budżecie partycypacyjnym, gdzie nie jest ich tak naprawdę miejsce. No i oczywiście to nie jest jedyne narzędzie, które powinno służyć zarządzaniu po prostu komunikacją społeczną, tylko jedno z bardzo wielu i musimy po prostu wejść na ten wyższy poziom. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to w Ciechanowie jest ich ponad setka. Jeśli chodzi o poziom zadań zleconych i finansowania, to jest około 500 000 zł zapisane w budżecie, plus dodatkowe inicjatywy, które realizują ze środków promocyjnych organizacje pozarządowe, czy też kluby sportowe, bo jest też taka możliwość finansowania budżetowego. Co do budżetu obywatelskiego i traktowania pewnych grup jako grupy interesu i mówienia, że to są wynaturzenia, nie mówiłbym w ten sposób, ponieważ właśnie budżet obywatelski to jest kwestia zaangażowania oddolnego
tych osób, tych mieszkańców, pewnej świadomości, aktywności i jeśli tego rodzaju grupy interesu gdzieś na osiedlach wykreują się, to tylko dobrze, to będzie zachęcało inne grupy do tego rodzaju zrzeszeń i aktywności. W przypadku Ciechanowa ten budżet obywatelski jest podzielony na budżet osiedlowy, 12 osiedli, w każdym osiedlu wygrywa jeden projekt i też jest druga kategoria, czyli budżet ogólnomiejski, gdzie wygrywają projekty o znaczeniu dla całego miasta. Poziom finansowania to jest 1% dochodów wykonanych z poprzedniego roku, poprzedzającego konsultacje. Na 2016 rok to jest 1,6 miliona złotych, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Dziękuję bardzo i panie prezydencie, pan prezydent Wróblewski. Ja myślę, że tu pani Teresa Bochańska pytała kolegów o organizacje pozarządowe, bo sama jest przedstawicielem organizacji pozarządowych i zna dobrze, jak to w Elblągu funkcjonuje. Ja powiem tyle, że nie wyobrażam sobie realizacji wielu zadań bez współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Myślę, że dalsze działania idą w kierunku rozwoju tej współpracy, szczególnie w kontekście chociażby to, co pan marszałek mówił, zintegrowanych inwestycji terytorialnie, czyli tam jest dziedzina, która dotyczy organizacji pozarządowych, czyli tak zwane włączenie społeczne i chcemy tutaj wspólnie po te pieniądze unijne sięgnąć. Co do budżetu obywatelskiego, Elbląg w poprzedniej kadencji, 4 lata temu wprowadził te działania. Ja nie słyszałem o jakichś manipulacjach i związanych z tym problemem. Co roku jest to realizowane. Patrząc na to, na co to jest, to projekty są różne, bo i dotyczą ścieżek rowerowych, generalnie najwięcej placów zabaw i tego typu przedsięwzięć, aczkolwiek również i są tego typu jak wymiana nawierzchni na boisku czy na boiska przyszkolne. Te propozycje są, można powiedzieć, z całej gamy różnych dziedzin. Dziękuję. Bardzo krótko do tych organizacji pozarządowych, bo chciałbym powiedzieć też o jednej inicjatywie, do której przymierzam się w Ciechanowie. Wszystkie organizacje pozarządowe pewnie w większości miast bardzo często pukają do tych drzwi władzy samorządowej o jakieś dodatkowe środki na swoje funkcjonowanie, bo jest problem z finansami tych organizacji i z jednej strony mówimy o takim dodatkowym zaangażowaniu tych organizacji pozarządowych, włączeniu ich w procesy decyzyjne, a z drugiej strony brakuje im na to środków. I z tej perspektywy można powiedzieć, że władze miasta nie mają monopolu na inicjatywy, na wiedzę dotyczącą potrzeb mieszkańców. Dlatego też warto, myślę, pomyśleć o wprowadzaniu przy okazji tych inicjatyw związanych z środkami z Unii Europejskiej o wprowadzaniu takiego wkładu własnego, daniu środków na ten wkład własny dla organizacji pozarządowych, które wówczas mogłyby korzystać z środków europejskich i to myślę, że jest też cenną inicjatywą, bo tego wkładu własnego, pomysły są w organizacjach pozarządowych, natomiast tego wkładu własnego, który jest wymagany przy inicjatywach, w organizacjach pozarządowych nie ma i tutaj jest wielkie zadanie dla samorządów, żeby tego rodzaju wkład własny uzupełniać, jakieś środki przeznaczać na te inicjatywy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyskusji, bo będzie okazja w kuluarach i w dalszym czasie sobie tylko doszczegóławiać kwestie, które pojawiły się, a nie zostały wyczerpane. Dziękuję serdecznie panelistom za bardzo ciekawe wypowiedzi. Dziękuję państwu za uwagę, również tym państwu, którzy oglądali nas za pośrednictwem internetu, bo nasze spotkanie było transmitowane tutaj dzięki uprzejmości Narodowego Centrum Kultury.